kontaktów też jakichś fajnych nałapałem, poznałem inne spojrzenie na świat, w ogóle otworzyły mi się oczy, zobaczyłem, jak trzeba żyć. Ja zobaczyłem wtedy jakiegoś 30-latka, który grał sobie w golfa i zacząłem z nim rozmawiać. On mówi, że firmę sprzedał rok temu i on sobie już... A ja mówię, ty, to ja mam, to ile miałeś ja mam 20 lat? 20 lat. On 9 lat starszy jest. Mówię, ten ziom sprzedał firmę i on sobie gra w golfa na Bali. Ja myślałem, że w tym wieku tu jeszcze charuwa jest. I ja mówię, okej, to są tacy ludzie. To nie jest tylko w bajkach Hollywood. 5 czy 10 tysięcy złotych to nie jest jednak mało. Mhm. Wydajesz te pieniądze? No i zgaduj, ile procent ludzi od roku czasu nie użyło w ogóle. Ja kliknąłem 35. I to nawet nie jest 35%. Około 60% ludzi nawet się nie zalogowało. No co ty? Czasami ja uważam na przykład, że takie lepsze jest takie szczere, proste, chamskie spierdalaj, niż takie, a wiesz, może nie, może innym razem, a może głupi jesteś, a może czegoś nie wiesz. Wiesz, chodzi o to, że takie spierdalaj to czasami komuś da bardzo dużo do myślenia, bo my żyjemy w takim kraju, że czasami pewne rzeczy żołnierskimi słowami nie nazwiesz albo zbyt konkretnie. No to myślę, że ktoś sobie takiej nie zrobi takiej małej lekcji z tyłu głowy i nie odrobi tego zadania. Jakub Rozkosz, siema. Cześć. I tak jak mówiłem, jakbyś, zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Co podobno jest dla ciebie trudne? Jest dość skomplikowane, bo robię wiele rzeczy. A przynajmniej robiłem wiele rzeczy w swojej karierze. Teraz też nie jest inaczej. Ogarniam szeroko pojęty e-commerce. To jedna rzecz. Druga rzecz, prowadzę dość aktywnie social media, które też między innymi są o e-commerce. No chyba na tyle, tak? Jakby będziemy dalej w szczegóły wchodzić, no to tam pojawi się kilka marek. Jestem dyrektorem w Mosquito do spraw e-commerce. Jestem właścicielem dużych rabatów, taki portal, współwłaścicielem marki Marle Home, to taka marka home decor luksusowa, właścicielem magazynu koszykarskiego MVP Magazyn. Swoje kanały też mam, jak już powiedziałem, dość mocne, więc to też można podpiąć pod jeszcze jeden biznes. Widziałem, że TikToka masz bardzo dużego. Tak, ale on przypadkowo. Czemu? Oczywiście ja, wiesz, na TikToku zacząłem działać, chyba gdy mało kto w Polsce wiedział, że w ogóle czym jest TikTok i każdemu mówiłem, żeby wchodzili, to każdy twórca niemal mówił, że to jest dla młodych dzieci i nie ma sensu. Tak wcześniej zacząłeś? Ojejku, 5 lat temu, 6. 5 lat temu robiłeś TikToka? Tak, no zobacz co na daty, jakie tam są pierwsze. Tu człowieku, ja tam dodawałem wideo, nie? Jakieś takie, bo jeszcze wtedy zajmowałem się właśnie blogowaniem, bo to tego się wszystko tak naprawdę w necie zaczęło. No to, żeby cię nie skłamać, jak ja tam dodawałem jakieś wideo z jakichś takich testów samochodów, to prawa kupowały poważne marki na całym świecie. Takiego wideo, jedno tam poszło na 37 milionów wyświetleń. To są takie statystyki. Tam ja nawet sobie przypiąłem i ostatnio odszukałem. Wysoko na profilu jest przypięty ten, co ma 37 milionów wyświetleń, a tam było po kilkanaście milionów wyświetleń wideo. Na przykład wow. Z premiery właśnie z jednego samochodu. To była premiera bodajże BMW. Miałem fajną pracę, nie? Bo tam testowałem trochę samochodów, więc ten content był klikalny. Aha. No to tam to latało jak szalone, więc to mi się bardzo spodobało. To mi tam przybywało 10, 20, 30 tysięcy followersów, wiesz, dniowo czasami. To ile mam teraz? 700, 600? I jak ostatnio widziałem, toś miałeś 700 tak, chyba, coś tam. No, ale to są globalni, nie? Potem aha. Rozmawiałem nawet z przedstawicielami TikToka na Polskę, coś tam robiliśmy, kontaktowaliśmy się, bo po to moje konto było dość mocno wyróżniające się wówczas. Ale przestałem trochę to robić, raz na jakiś czas coś tam wrzucę, coś tam dodam, ale teraz już zdecydowanie trudniej się przebić, a ja takiego kontentu już tak klikalnego nie produkuję, no bo robię co innego, tak, zawodowo, a trochę czasu minęło, więc to jest taki właśnie to, mój blog, czy fanpage na Facebooku, są takie przeżytki, no, z jednej strony przeżytki, z drugiej strony tam, wiesz, podsumowo te zasięgi to pewnie milion łącznie by się uzbierało, więc to nie jest do lekceważenia. Czyli teraz ciśniesz tylko Instagrama? Znaczy trudno powiedzieć, że cisnę. Jestem aktywny najbardziej na pewno na Instagramie, na Twitterze, trochę na LinkedInie. Fanpage gdzieś tam jest, ale on jest taki lifestyle'owy i trochę pozostał takim reliktem tego, co kiedyś robiłem. A na ten moment tak najłatwiej ze mną kontakt na pewno złapać na Instagramie i tam pokazuję swoje życie, tak to, co mi się podoba. A z drugiej strony staram się troszkę ludzi edukować w temacie podejścia do swojej pracy, do wiedzy, do między innymi też do e-commerce, ogólnie do przebranżawiania się, bo no, od półtora roku tworzę też kursy o e-commerce, takie dość popularne się stały, więc widzę, że jest spory popyt na taką, wiesz, wiedzę, na takie podejście. W związku z tym, że też młody jestem, ja mam 29 lat. Ja też mam 29. No, to
wiesz, ludzie tak na mnie patrzą trochę, że jestem w stanie ich zainspirować, bo jestem dla nich jakimś autorytetem. To bardzo fajnie, ale to też jest jakiś taki duży, wiesz... Odpowiedzialność? Duża odpowiedzialność. No i przykładam się do tego, żeby jednak tą wartość tam ludziom na Instagramie dawać i cieszę się gdy wielu z nich gdzieś twierdzi, że ten content, co udostępniam, to im życie zmienia, czy poprawiam jakieś myślenie wielu młodych ludzi, co w sumie jest najfajniejsza rzecz, którą robiłem przez lata w internecie. Mam 29 lat, a w necie działam chyba już 14 rok, więc teraz jestem na etapie, w którym robię chyba najfajniejsze rzeczy, jakie robiłem. Czyli to pomaganie ludziom i rozwijanie ich w jakiś sposób cię najbardziej jara? To jest super, wiesz, no to jest na pewno mega fajne, bo masz taką, wiesz, taki wpływ i odpowiedzialność nie na to, czy ktoś założy jakieś buty, czy skarpetki, czy tego typu rzeczy takie dość błahe, które mogą być wydawać się nieistotne, ale na to, jak potoczy się jego kariera. Ja dostaję takie bardzo długie wiadomości, gdzie ludzie opowiadają o tym, słuchaj, przez twoje Q&A albo przez to, co wrzucasz na Instagramie, trochę mi się w życiu zmieniło i dziękuję ci za to. I to naprawdę są mega fajne rzeczy. I dla przykładu, no, dostawałem, wiesz, jako bloger tam 5, 6, 10 lat temu jakiś super prezent od marek. Nie? To multum przychodziło, tego, wiesz, jak takie gifty i tak dalej. Wtedy jeszcze ta branża zupełnie inaczej wyglądała. Mhm. No ale to mnie bardziej cieszy, gdy mój jakiś follower wyśle mi, wiesz, słoiczek swojego drzemu i powiedział, że dzięki mnie otworzył fabrykę drzemów i robi drzemy. Nie? I to są takie fajne rzeczy. Więc ja widzę, że mam ten realnie wpływ na to, jak ludzie działają, co ludzie w necie robią, ale nie tylko w necie, jak ich kariery wyglądają. I no, nic mnie tak nie cieszy, jak fakt, że na przykład, nie wiem, 100, 200, 500, 1000 czy 10 tysięcy ludzi namówiłem jakoś pośrednio lub bezpośrednio do tego, żeby zacząć czytać książki na przykład. Mm-hmm. Albo zacząłem pokazywać jakieś interesujące książki, bo wiele osób, wiesz, no, ma do tego podejście totalnie lewatorskie i nawet niektórzy piszą mi takie informacje. Przez całe studia nie przeczytałem żadnej innej książki, a dzięki temu przeczytałem już 5 w ostatnie pół roku. No i to są takie fajne wiadomości. Z drugiej strony, na kim trzeba być cymbałem, żeby studiować i nie przeczytać żadnej książki. Właśnie o to chciałem zapytać. No, ale tak wygląda cały rynek. No, wystarczyłoby tutaj przytoczyć taką statystykę, to jest w ogóle hit największy, którym moglibyśmy od tego w sumie nawet zacząć, że wiesz, mój kurs, i on jest dość obfity, dość duży, obszerny. Mam pytanie o to. No to właśnie, to możemy, bo to też fajnie jest nawiązane do tego, co właśnie mówiliśmy, a propos ludzi. I jest dość drogi. W sensie wiele osób mówiło mi, że ich na to nie stać, albo jest drogi, wprowadziliśmy raty. Bla, bla, bla. Ile kosztuje? No jedna część tam, w zależności wiadomo w jakim okresie, to najtaniej kosztowała 3600 zł, cena regularna na poziomie około 5000 zł, pakiet tam 8, 9, 10 tysięcy, nie? Okay, ale to jest, wiesz, to jest konkret, bo tam masz 55 odcinków i w sumie łącznie kilkadziesiąt godzin materiału takiego naprawdę obszernego, więc to jak podzielisz sobie na godziny, to nie wychodzi, to wygląda bardzo okej. Okay. Tylko wiesz, no nie robiłem kursów 5-6-godzinnych, które by wyglądały tanio na papierze po 900 zł, tylko od razu, może biznesowo źle, ale walnąłem, wiesz. Przyłożyłeś 20, się bardzo. 30 odcinków, każdy po godzinie, no to masz 30 godzin plus jedna część, druga część, to tak w pakiecie dostajesz konkret taki dużą dawkę materiału, ale nie o tym chciałem powiedzieć, tylko bardziej chodzi o to, że no okej, okay, powiedzmy, że jest jakaś tam suma pieniędzy. No 5 czy 10 tysięcy złotych to nie jest nie tak mało. Mm-hmm. Wydajesz te pieniądze, no i zgaduj, ile procent ludzi od roku czasu nie użyło w ogóle. Ja kliknąłem 35. 35%. Specjalnie dałem 35%. Udałem do 5%, tam 5, 15, 15, 35. A najwięcej osób kliknęło 5%. Tak, bo ludzi no tak się wydaje, że skoro wydajesz takie pieniądze, to ten kurs, że go używasz. Mm-hmm. Słuchaj, rok minął, to nawet nie jest 35%. Około 60% ludzi nawet się nie zalogowało. No co ty? Tak. I tak wygląda mi, właśnie a propos edukacji, a propos tej motywacji i tego wszystkiego, to jest dokładnie tak jak z karnetami na siłowni, z tym wszystkim, wiesz, więc jak ktoś mi tam mówi, dobra, to co ja mam jeszcze zrobić, żeby coś zacząć? Ja mówię, jak już kupisz jakiś kurs i go skończysz, to będziesz w jakimś małym procencie, bo mam znajomych, którzy też robią kursy i wiesz, chcąc nie chcąc, to jest podobna branża, mimo że inna wiedza, ale rozmawiamy ze sobą. Mm-hmm. No to u jednego z moich kolegów, który też naprawdę sporo tego sprzedał, no to 84% nie użyło nawet loginu. Wow. U mnie, wiesz, jeszcze chociaż raz się zalogowali, ale ja po logach patrzę, że procent tych, co się no tam, co z tego, że się raz zalogowałeś, zobaczyłeś, czy masz materiał, bo to w sumie bardziej chyba o to im chodziło, czy to już jest, czy mi nikt nie uszukał. Mm-hmm. No to co tam, jedno zalogowanie to nie robi, chyba rzeczywiście ktoś się zalogował, przerobił, wiesz, tam 5-10 odcinków. A jaki jest procent osób, które rzeczywiście oglądają wszystko? Masz takie statystyki? Mam. Dwie? Wiesz co... To jest dobre pytanie, bo ja zawsze się zastanawiam, jak można coś kupić tak drogiego albo i w ogóle z tego nie skorzystać. W ogóle jak można kupić coś i z tego nie skorzystać, wiesz? To ja tego nigdy nie rozumiałem.
nawet mówię, nie wiem, o nartach, o butach, o czymkolwiek, wiesz, kupujesz, to jest bezużyteczne, to jest głupie wydany pieniądz, to nie szanujesz swoich pieniędzy, a mimo to, że wiesz, jeszcze nakładając na ta statystyka, że tam 60% wzięło ten kurs na raty, czyli ogromna ilość ludzi zadłużyła i nie z tego nie skorzystała, to już trzeba być naprawdę turbocymbałem według mnie. Ale ile osób użyło także do końca, że wygenerowało certyfikat, to myślę, że z ponad 1000-1200 kursantów to nawet nie będzie 50 osób. Nawet nie będzie 50, wiesz. To jest takie, trochę czasami to boli, bo robisz dobry produkt. Ja na to sporo czasu spędziłem i przyłożyłem się do tego bardzo mocno. Ekipa foto, wideo, to było prawie 20 osób na planie, wiesz, zrobiłem to na takim poziomie, na jakim nikt tego w Polsce do tej pory nie robił. Ja widziałem ten plan, byłem... To naprawdę konkretnie to jest zrobione i merytorycznie przygotowywaliśmy się z całym teamem pół roku do drugiej części kursu, do pierwszej trochę no tak samo, tylko że nie z teamem, tylko samodzielnie. No to wiesz, to jest takie trochę przykre, że 1200 osób kupuje, okej, no fajnie, zarabiasz na tym spoko pieniądz, ale to nie chodzi o to, bo to nie było motywacją. Myślałem, że będę społeczność miał troszkę bardziej zmotywowaną, no ale wiesz, staramy się to robić i pracujemy nad tym, także no choć sam fakt, że wiesz, do tej grupy, którą mamy zamkniętą, to należy zdecydowanie mniej osób niż kurs kupiło, więc niektórzy nawet nie skorzystali z tego, także to w ogóle jest, no to pokazuje, jak działa motywacja, jak dużo mamy do zrobienia. Jaki to, wiesz, w perspektywy wiedzy, podejścia do w ogóle do biznesu, do edukowania się i tak dalej. To jest ogromna i dlatego... Ale w obronie ludzi bym chciał powiedzieć, że jeśli kupujesz taki kurs i on trwa załóżmy 20 godzin, to nie musisz go przesłuchać całego, żeby być teraz geniuszem e-commerce'a. Możesz przesłuchać 2 godziny. Oczywiście, że nie, ale ja widzę logi, tak? Nie chodzi o to, czy ktoś ma certyfikat, czy nie, czy sobie wygenerował, bo certyfikat się generuje, gdy skończysz cały. To tam garstka ma, ale nie chodzi o to. Chodzi o to, że no jak ktoś kupuje kurs i tam masz 53 godziny materiału, czyli no jakbyś go odpalił dzisiaj i 24 godziny bez snu byś oglądał, to ponad 2 dni byś go oglądał. No i tam wiesz, jesteś 15 minut na panelu przez całą swoją historię, no to nie. Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Ja wczoraj kupiłem kurs i teraz się trochę martwię, żebym ja nie był taką statystyką. Ale myślę, no, ale zdecydowana większość jest, bo to też trochę tak działa. Kilka rzeczy na nich działa w obronie. Pierwsza rzecz jest taka, że patrzą na obszerny materiał i mówią, dobra, potrzebuję sporo czasu wolnego, żeby to przestudiować i tego czasu nigdy nie mają. Więc ludzie sobie nie potrafią zaplanować tego, jak to skonsumować, jak się edukować, zawsze mają coś ważnego do zrobienia. Bo to przebranżowienie to jest takie fajne i kolorowe, jak się mówi, że wystarczy pół roku, rok. Ja uważam, że tak, wystarczy pół roku, rok, żeby czymś się zacząć zajmować i już zacząć nową pracę czy nowe życie. Tylko rok na dość mocnym zaangażowaniu. Czyli no musisz znaleźć tą godzinę, dwie dziennie, żeby przyswoić jakiś materiał. Bo wiesz, to taki e-commerce to nie jest worek bez dna. To jest pewna wiedza, która wystarczy ci do zdobycia i potem tylko aktualizowanie. Więc tego naprawdę nie ma aż tak dużo, żeby wiesz, trzeba było na to lata. No oczywiście lata doświadczenia się przydadzą, jak im więcej tym lepiej, ale lata nauki nie. I teraz, skoro ty masz problem z tym, że kupujesz kurs i nie możesz go odpalić, gdzie ja mówię ludziom, słuchajcie, tam nie trzeba przy komputerze siedzieć, tam wystarczy sobie to w aucie odpalić, wystarczy sobie na słuchawkach podczas biegania. Kwestia organizacji. Niektórzy mi się pytają, prowadzisz tyle firm, robisz tyle rzeczy, jeszcze kursy, to i tamto, jeszcze na Instagramie masz czas odpisać, albo tak jak ty zdziwiłeś się, że napisałem i ci odpisałem, tak? Ale to działa w ten sposób, że no im więcej tego, wiesz... tych rzeczy masz dookoła, tym lepiej sobie czas organizujesz. To jest jedna rzecz. A druga, że jak coś naprawdę chcesz, to ogarniesz. No i trzecia rzecz, trzeba sobie, wiesz, no nie wiem, no ja idę na siłownię i wiem, że mam fajną książkę, mi wciągnęła, wiem, że mam 30 minut cardio, no to biorę ten czytnik na cardio. Ja nie mam z tym problemu. No nie wiem, ostatnio się rozciągałem i mam taką jedną pozycję, w której tkwię tam, nie wiem, 10 minut i tylko tam coś zmieniam, no to też miałem czytnik przed nosem i kilka stron poleciałem, więc mówię, no to wszystko jest, nawet raz miałem w korku. Nie wolisz audiobooka niż czytnika? Wiesz co, no ja właśnie nie, bo ja tyle konsumuję takich treści audiowizualnych przez smartfona, że już mam trochę tego dość i książkę traktuję, e-booka bardziej traktuję jak coś, od czego się totalnie odcinam. Raz, że zmieniam ekran całkowicie, dwa, że to jest kompletnie inne urządzenie, wiesz, te czytniki e-booków są naprawdę bardzo fajne. A trzy, że jakoś tak czasami mi głos lektorów przeszkadza i nie mogę jakby się na tym skupić. A jak czytam książkę, to tak wchodzę w ten świat, tak wyobrażam sobie to wszystko. Jestem w stanie sobie bardziej to tak, wiesz, czuję, że ten mój mózg inaczej pracuje. Mhm. Dlatego
nie jakoś tak mam. Tak? Jak słucham tego, to sobie tak słucham jak trochę jak podcastu, że gdzieś tam leci to jak radio. I może nie konsumuję tego na takim dużym skupieniu jak książka. Jak książka dobra mnie wkręci, to jestem w stanie w tym świecie tak tkwić i wiesz, i potrafię nawet, nie wiem, 5-6 godzin przeklikać i mieć naprawdę potem jakieś, wiesz... To mnie źle cię to w takim razie wciąga. Jak dobra książka jest, to wciąga. Jak nie, to potem się męczę, wiesz... miesiącami czasami nad jedną książką, wychodzę z niej, do niej wracam, może coś znowu przeczytam, ale jak są dobre książki, to 3 dni. 3 dni całą książkę. Mhm. Tak, jak jest dobra książka, na przykład Bieg po życie, jak czytałem, czy książka Phila Knighta, czy... Książka Phila Knighta jest dobra. Czy książki Feynmana, no to ja czytam tak 3-4-5, no zależy się, wiadomo, jak jest obszerna, tak, no niektóre, jak jakiś najbogatszy człowiek w Babilonie, to jeden dzień, nie? Ale to musi mnie wkręcić i muszę w dobrym momencie zacząć czytać, no bo chcąc nie chcąc, jak zaczynam czytać w korku, mam 5 minut, no to ja nie przeczytam tej książki. Czemu myślisz, że ludzie kupują kursy? I to nie tyczy się pewnie tylko twojego kursu. Ludzie tak samo kupują książki, ich nie czytają i kupują mnóstwo innych rzeczy. Ja kiedyś, jak próbowałem w MLM-ie, to pamiętam, że mnie próbowali zwerbować do MLM-u, na który wjazd kosztował 1000 zł. I ten gościu też mi mówił, że ludzie pracują, kupują ten MLM za 1000 zł i później nic nie robią. Dla mnie wtedy 1000 zł to było, wiesz, absolutnie bogactwo. Kupują startery często w MLM-ach i potem nic z tym nie robią. No jest tak, bo ludzie kupują sobie obietnice i kupują sobie... Nie kupisz, kupując książkę, czasu, który masz poświęcić na to, żeby ją przeczytać. Nie kupisz sobie, kupując kurs, no, świetnie działającego biznesu w e-commerce. Musisz mieć jeszcze odrobinę zaangażowania, nawet nie odrobinę, motywacji. Wiesz, to jest tak. Jesteś dzisiaj podcasterem, prowadzisz sobie podcast, ale całe twoje życie jest, powiedzmy, marzysz o tym, strzelajmy, żeby latać helikopterem. Mhm. No, mówisz, no nie cholery, moje największe marzenie... umieć być pilotem helikoptera. No i to nie jest takie hop. No to teraz oczywiście możesz mówić, no wiesz, nie mam czasu, bo ja prowadzę podcasty. No gości muszę umawiać, przychodzą jeden pół godziny wcześniej jak ja, drugi tu, ten mi dupę zawraca, wiesz. I masz problem. Tak, a możesz powiedzieć, możesz inaczej do tematu podejść. No prowadzę podcasty, 15 godzina jest święta, ja 2 godziny studiuję jakiś materiał, który muszę zrobić, bo nie dość, że to kosztuje tam 100 tysięcy złotych, które muszę wygospodarować, może właśnie pracując, robiąc podcasty, odpuszczając sobie jakieś wakacje, odpuszczając sobie jakieś dziwne auta w leasing, ale z drugiej strony masz jakiś cel konkretny przed sobą i wiesz, po co zasuwasz i wtedy sobie jesteś w stanie to bardziej zaplanować. I są 2 typy ludzi. Wiesz, jeden, który będzie cały czas szukał wymówek i to jest zdecydowana większość, która szuka wymówek, jest leniwa i jakby, wiesz, ostatnio ktoś mi na Q&A zadał pytanie, ja nie sądziłem, że te pasje można połączyć. No, widziałem fotografię i e-commerce. Ja ich nie łączę, ale co z tego, że nie, co, nie można łączyć, co jest jakaś bariera, co... No, ale piorun dostanę w łeb... No nie, tak to nie działa, wiesz, jakby ludzie mają takie utarte ścieżki, a w tych utartych ścieżkach i utartych schematach po godzinie 17, jak wracasz z roboty, nie ma czasu na edukację. Jest albo browar, albo czas z dziećmi, albo w ogóle lenienie się na kanapie, oglądanie memów, albo siedzenie przed Netflixem. I wiele tych samych osób, co pisze, że nie ma czasu na książkę, czy nie ma czasu na edukację, nie ma czasu na przerobienie kursu, machnie, wiesz, w jeden deszczowy weekend 3 seriale na Netflixie. Albo będzie scrollował TikToka przez 3 godziny. Tak, no i popatrz sobie na czas spędzony przed ekranem, jaki masz na smartfonie i zastanów się, gdzie ten czas ci umyka. No bo ja od godziny 17 do 22 jeszcze widzę sporo godzin, które można było dla siebie przeznaczyć. Nie? Ja wczoraj albo przedwczoraj odbierałem klucze od ochroniarza i wchodzę do tego ochroniarza i ten ochroniarz mówi mi, że on wali 24 godziny pod rząd, siedząc na ochronie. Ja go zapytałem, jak to 24 godziny? On w każdym razie wytłumaczył mi, jak te ich shifty działają, ale to, co zauważyłem, to że siedział i miał odpaloną jakąś taką podstawową grę dla dzieci na telefonie i założę się, że tam siedzi i te 24 godziny działa sobie z tą grą. I wydaje mi się, że to jest właśnie... Nie kumam, jak to jest... Jakże ludzie mają takie prace, w których na przykład siedzą cały dzień i oni nic nie robią, tylko właśnie... Wiesz co, ja miałem pracę na etacie na samym początku. No, bo ty pracowałeś w sklepie jakimś, tak, nie? Kiedyś pracowałem pisząc teksty o koszykówce. Pisałem, to był mój początek, 15-16 lat, pisałem teksty o koszykówce za darmo, trenowałem koszykówkę i stwierdziłem, że lubię też pisać. Miałem lekkie pióro, na polskim podstawówce też... Pani mówiła, że mam lekkie pióro i że ładnie piszę opowiadania. No tak, lubiłem pisać. Pisałem tekst o koszykówce, relacjonowałem mecze, relacjonowałem Mistrzostwa Świata. No, gdzieś się wkręcałem. To były darmowe staże, tylko darmowe staże. Potem pracowałem w jakimś takim małym klubie koszykarskim w drugiej lidze. I
No potem gdzieś tam pasja druga się narodziła do mody męskiej i zacząłem prowadzić, mówię, no tą bloga, nie? No bo umiem pisać, lubię to i to, no zacząłem prowadzić takiego bloga o modzie męskiej i dostałem też takie małe zatrudnienie na początku właśnie w takim multibrandzie, w którym na początku też miałem pisać jakieś teksty też, a potem stwierdzono, że skoro znam się na tej modzie, to może bym pomógł tam coś w sprzedaży, coś, to były dopiero początki tego typu rzeczy. No to ja się zgodziłem i ile wtedy miałem lat? 20, 21, 22, coś takiego, to po początki studiów, to się jakoś pokrywało z pierwszym, drugim rokiem studiów. No to tak, pracowałem w sprzedaży na sklepie, zaradzając ludziach w kwestii garniturów, tak? Drogie, luksowe garnitury to były wtedy bardzo drogie. Więc teraz pewnie mało klientów też było. Bardzo mało klientów. No słuchaj, to całą pół pracy licencjatki napisałem za blatem. Co za problem? No wiesz, wiedziałem, co mam do zrobienia. Musiałem przyjść, butik miał być posprzątany, no to był. To godzinę to robisz. Potrafiło tam przyjść 10-12 klientów w ciągu dnia. No to okej, jak już przyszedł klient, obsługiwałeś go nawet 2 godziny, nawet 3, no rekordowo to nawet cały dzień. Jak przyszedł i no to tam wiesz, już pomijam fakt, ale byli tacy klienci, że przychodzili, siadali, wiesz, i tam to trwało i trwało. Chcieli takiego experience'u. To experience, nie mieli też co z czasem robić, albo nie miał kto ich wysłuchać, więc robiłeś za ich psychologa. No ale to była też forma sprzedaży, tak? No to teraz, jak na to patrzę z boku, no ja miałem bardzo dużo czasu wtedy i bloga sobie, i zresztą miałem pozwolenie na to, że mogę sobie bloga prowadzić, że mogę wszystko robić, co mam ochotę tam za tą ladą, czy coś, byleby to nie było frontem do klienta, nie przeszkadzało w obsłudze i żeby to nigdy nie było kosztem tego. No więc, wiesz, no tak wyglądało, że no z drugiej strony, jak wtedy jeszcze na ten sklep się przyszło, tam były chyba jakieś 1 czy 2 dni w tygodniu wolne, no bo więcej godzin robisz niż 8. Tam jakieś to wiesz, no bardzo fajna praca w ogóle, doświadczenia z klientami zamożnymi, obsługa ich, poznawanie ich potrzeb, w ogóle umiejętność sprzedaży. To bardzo dobre doświadczenie dla młodego człowieka. Jeśli zwracasz na takie rzeczy uwagę. No wtedy nie zwracałem, ale z perspektywy czasu patrzę na to, że to było bardzo istotne doświadczenie, bo cię uczy komunikacji, rozmowy, wiesz, jeszcze jeździłem potem po sklepach i potem to się rozwinęło, więc awansowywałem, więc tam sobie kilka razy, więc miałem coraz to lepsze rzeczy do robienia. W każdym razie napisałeś pracę licencjacką, pracując w tym sklepie. No w sensie ja ogólnie wiele rzeczy robiłem, tam ten licencjat to licencjatem, to akurat tam to na mnie było coś istotnego, ale wówczas ja się nie przykładałem całkowicie do edukacji i do studiów i też wiem, jakie błędy ja wtedy popełniałem, że dobrze się uczyłem, z jednych studiów zrezygnowałem, nigdy nie miałem problemu z nauką, a nie podchodziłem do tego w sposób, może przez to, jak moja kariera właśnie była zbudowana, że ja już miałem fenomenalną pracę, wiesz, na drugim roku studiów już byłem dyrektorem w tej firmie i zarabiałem bardzo ładne pieniądze i prowadziłem bloga, który też zarabiał bardzo ładne pieniądze, więc powiedzmy, jak ja dla przykładu kilkadziesiąt tysięcy złotych sobie zarobiłem w wieku 22 czy 23 lat. Miesięcznie? Tak. Bez licencjatu nawet, to ja miałem takie podejście na cholerę mi te studia, na cholerę mi licencja, po co ja to robię, takie wiesz, takie typu a to już tam mam, nie? No ale to chyba dobre podejście. No takie było, no takie buntownicze, bardzo dobre i okej, tylko pytanie, co by było, gdybym dołożył jeszcze edukację. Nie mówię studia, tylko jeszcze więcej edukacji, bo ja wtedy rzeczywiście nie czytałem książek za bardzo, nie przykładałem do tego takiej wielkiej wagi, nie patrzyłem na to, okej, kim Jakub Rozkosz będzie za 5 lat i jaka wiedza mogłaby mu się przydać. Tylko... Czyli miałeś taki okres, że troszeczkę ci pieniądze uderzyły do głowy? Nie, to nie było, że pieniądze uderzyły do głowy, tylko nagle czujesz się taki wolny, bezpieczny, wiesz, jakieś tam pierwsze marzenia spełniasz w postaci takich, których nigdy myślałeś, że spełnisz, jakieś fajne podróże, kupujesz sobie troszkę lepsze rzeczy, żyjesz sobie fajne miejsce, mieszkanie wynajmujesz. Mhm. No to, a nie miałem takiego parcia, żeby wiesz, od razu tam jakieś auta kupować i gdzieś tam, ja wiedziałem, że muszę się zabezpieczyć, już wiedziałem, jak ten biznes jest zbudowany, żeby te pieniądze zaczęły dalej pracować, więc na tyle byłem mądry, żeby takie głupie decyzje nie podejmować, żadnych kredytów i tak dalej, więc się nie kredytowałem, żyłem sobie lekko, ale to nie było tak, że wiesz, że wracałem i od razu książki czytałem i tak dalej, bo tak nie było, a mogłem wtedy ten czas też troszkę inaczej do tego podejść, ale to nie jest tak, że się wiesz... Po prostu jakby nie patrzyłem tak dalekosiężnie. W pewnym momencie stwierdziłem, okej, no ile ja tego bloga jeszcze mogę prowadzić. Wiesz, tam nawet byłem wybrany lepiej ubranym Polakiem przez logo, magazyn i tak dalej, więc dużo takich fajnych rzeczy. Reklamowałem wszystkie świetne marki, wiesz, bardzo dużo dobrych rzeczy zrobiłem w blogosferze. No ale to mówię, no i co, tak tego bloga będę prowadził i chciałem... Zaczynało ci się nudzić powoli. Nudzić mi się i chciałem coś zmieniać, więc poszedłem właśnie w kierunku dużych rabatów, tych e-commerce'ów, afiliacji. Jak ta afiliacja, no to tam kontakt z setkami marek, no to wtedy gdzieś załapałem kontakt do Moskito, a tam jakieś pierwsze reklamy, takie pierdoły. A wytłumacz mi, co masz na myśli mówiąc afiliacja. Afiliacje to są reklamy gdzieś na tych dużych rabatach? Tak, to rynek afiliacyjny, to jest rynek prowizyjny, czyli prowizja sprzedaży
produktu w internecie w wielkim skrócie, no to jest główny model biznesowy. Czyli ty generujesz rynek i pokazujesz, tak. Generujesz ruch. Generuję ruch, nie mam produktu, sprzedaję produkt, którego nie mam, zarabiam na prowizję sprzedaży. To tam kilka lat temu ten model bardzo fajnie działał, teraz mniej. Ta formuła nie, że się wyczerpuje, ale ja też nie mam aż tak dużego priorytetu na tym projekcie, więc pewnie można jeszcze dużo tam zrobić i będziemy starać się to, wskrzeszać, bo to nie jest trup, ale mam w planach, żeby tam troszkę rzeczy poprawiać. To jest dalej fajny biznes. Mhm. Szczególnie jak się go dobrze zrobi, nie? Jak tam w Google będziesz wysoko i potrafisz ten ruch pozyskać w miarę dobrze, no bo to masz niską marżę, mało zarabiasz, więc musisz bardzo dbać o ten ruch, nie? No więc potem wiele rzeczy się zaczęło, ale ja właśnie zawsze tak jakby mówię, że moja ta kariera była taka dość bardzo przewrotna, ale teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że już osoby bardzo doświadczone, bo mimo, że jestem młody, no to wydaje mi się, że tym moim doświadczeniem już się mogę dzielić i z takim poczuciem odpowiedzialności, że robię to dobrze. Ale jest taka łatka, nawet jak jesteś taką osobą, że jesteś młody i trochę głupio się dzielić doświadczeniem, co? Tak, no wiesz, no na przykład ja sam miałem ten problem w momencie, kiedy z Adrianem Gorzyckim rozmawiałem na temat kursu online. Mówi, rób kurs. Mówi, stary, masz taką potężną wiedzę na temat e-commerce'u, nie ma takich ludzi. A ty myślałeś, że jesteś młody? A ja nie mówiłem do niego, nie, no bez przesady. Patrzyłem z perspektywy branży, mhm. Że znam tam kilku wyjadaczy z topowych marek i oni wiedzą samo co ja, ale potem myślę, no tak, no ale no my to jesteśmy w topie Polski, nie? Mhm. Więc to są ludzie z top 100 polskich e-commerce'ów, naszych komercerzy w top 100. Więc to może rzeczywiście nie jest tak dużo osób, które tak ogarniają, a wiesz, paplasz się w tym własnym sosie, to wydaje się, że wszyscy jesteście tacy sami. Potem się okazuje, że jednak ludziom brakuje no, absolutnie podstaw. Wiele jest małych marek, które pada na samym starcie, w e-commerce sobie totalnie nie radzą, tam 84% polskich e-commerce'ów ma problemy w ogóle z rentownością, więc to są bardzo poważne tematy, więc mówię, okej, może tak, no ale pewnie są lepsi ode mnie, którzy mogliby tą wiedzą się dzielić. Ale się nie dzielą. No albo się nie dzielą, albo nie są lepsi. No. Mhm. Więc albo prawdopodobnie jedno i drugie, bo uważam, tak jak z perspektywy czasu patrzę, to naprawdę jest mało osób, które ma taką wiedzę i przez lata, wiesz, budowałem jeden e-commerce, wszedłem do drugiego, zbudowałem marketplace, prowadziłem bloga, ten blog był jeden z najpopularniejszych w kraju, w swojej dziedzinie. Social media, w sumie nie ma chyba social mediów poza YouTube'em, na którego temat nie mógłbym książki napisać, bo na każdym działam chyba od 10 lat, wiem co działa, co nie działa i tak dalej. Doradzam markom, to w moim portfolio już chyba około 500-600 marek doradzałem z wielu branż. To już jest taka wiedza z rynku, że nawet gdy potrzebujemy performance marketingowca dla branży rolniczej, to ja mam go w telefonie i dzwonię i mam tą wiedzę jakby na wyciągnięcie jednego numeru. Nie? Mhm. Więc no teraz jeszcze ten kurs, no to w ogóle kosmos, no bo masz tą grupę ludzi, mimo że okej, sporo nie robi tego i tak dalej, albo tego kupuje dla siebie. Tak jest ta garstka, ten wiesz... miąż, ci najfajniejsi, najlepsi, którzy to zrobili i się angażują, no to powiedzmy jest też już pewnie 100-200 osób, to jest bardzo dużo, tak? To możesz ich zatrudniać, możesz z nimi coś robić, możesz z nimi projekty otwierać, możesz do ich spółek wchodzić, no masz wiele możliwości. Mm-hmm. I zastanawiam się, co sprawiło, że ty się w to tak bardzo zaangażowałeś, że mówisz, że jest dużo osób, które mają jakieś, może nie dużo, ale jest jakaś tam top 100 e-commerce w Polsce, co sprawia, że ty masz taką wiedzę, a ci ludzie nie mają tej wiedzy? Pierwsza rzecz jest taka, że wiedza wiedzą, ale też musisz zdać się na to, żeby wiedzieć, że jesteś w tym momencie, że możesz się przekazać, więc już odsiewasz pewnie z 80% tych ludzi, którzy są dobrzy, ale mają cały czas takie poczucie, że dalej czegoś nie wiedzą, bo jak jesteś super ekspertem i masz bardzo dużą wiedzę, to dalej zauważasz, jak dużo jeszcze nie wiesz. Mhm. Więc czasami jak zauważysz, kto kursy robi, to albo to robią barany na samym początku swojej kariery, którzy 2 miesiące są w branży i stwierdzą, że zrobię kurs. Albo napisze książkę, ale wiesz, o co chodzi, bo oni im się wydaje, oni jeszcze nie tak nie weszli w tą branżę i się wydaje, że wszystko wiedzą, a gówno wiedzą. Że jeszcze nie wiedzą, że nie wiedzą. Dokładnie tak. Oni jeszcze nie wiedzą, że nie wiedzą. A potem na samej górze już wiesz, że no, tak naprawdę dużo nie wiesz, a potem już jak jesteś tam na topie, no to nawet nie wiesz, skąd coś wiesz. Nie masz tak dużo doświadczenia. Więc koniec końców to trzeba rzeczywiście się zdać na tą odwagę i mentalnie to ogarnąć przed sobą, że dobra, no podzielę się tą wiedzą. To jest jedna. Dwa. Co masz na myśli, mówiąc mentalnie się na to wziąć, że podzielić się tą wiedzą? Czyli miałeś jeszcze jakieś obiekcje co do tego? No wiesz co, no
to jest tak, no musisz brać pod uwagę to, że pewnie ludzie będą to oceniać, pewnie z innej perspektywy na ciebie będą patrzeć, pewnie będą chcieli to weryfikować, to będziesz podajesz ocenę, wychodzisz na świecznik i mówi bijcie. Jak tak. Coś powiesz głupiego, złego, niedobrego, no to zostaniesz zweryfikowany w 3 sekundy i możesz sobie dużo rzeczy, wiesz. A to ty już nie jesteś na to uodporniony? Jestem, ale właśnie chodzi o to, że pewnie z tych setki ludzi tam, o których mówimy, jest mało uodpornionych, bo ja mam doświadczenie w branży internetowej tak mocne i to mnie tutaj myślę, że wiesz, też przekonało, bo... Ale wciąż masz takie obawy. Nie, już nie. Ale jak robiłem, to takie delikatne były. Ja musiałem trochę przekonania z boku dostać. Więc też może dlatego, że tak była taka bardziej obawa, kto to kupi. Powiedziałem, nie będę tego robił na kolanie, tanio, słabo, żeby zrobić. To kto to kupi? Czy jest klient na to? Więc kilka osób powiedziało mi, że jest. Bez znaczenia, za ile to będziesz to sprzedawał, to nawet kupią za 40 tysięcy, jak będzie dobre. Ale mówię, okej, okay, no to tam zobaczyliśmy, wybadaliśmy więcej ten rynek, jak wygląda, więc zdecydowaliśmy się na to. Ale to, co mnie też wepchało, a widzę, że wiele osób ma z tym ogromny problem, ja nie mam problemu z mówieniem, nie mam problemu z dzieleniem się wiedzą, przez to, że pracowałem wiele lat w mediach. Byłem media menadżerem w Śląsku, Wrocław i tak dalej, więc jakby wiesz, mam doświadczenie w kontakcie medialne. Z mediami, mam doświadczenie w jakimś sprawnym, szybkim komunikowaniu informacji, formułowaniu swoich myśli, pisaniu, więc no, może to się wydawać dziwne, ale pierwszy kurs, który miał 13 godzin materiału mówionego, już obrobionego, skończonego, 13 godzin materiału, my to nagraliśmy w 2,5 dnia. Naprawdę? Tak. No to... A to co czytałeś to w takim razie? Z głowy. Wszystko z głowy robiłeś? Tak, miałem tylko teczkę moją, nie lubię na jakimś iPadzie na czymś, miałem teczkę, to były wówczas 23 odcinki, pierwsza kartka to była lista odcinków, druga kartka to już pierwszy odcinek, temat i od myślników 5 rzeczy, o których na pewno muszę powiedzieć. Już wiedziałem, jaka tam jest, wiesz, droga mówienia, żeby do tych punktów odpowiednio dojść, więc miałem tak każdy odcinek przetestowany w domu w miarę. Czyli trenowałeś sobie w domu wcześniej? Trenowałem sobie w domu wcześniej, żeby ułożyć, żeby mniej więcej wiedzieć, ile dany odcinek zajmie. Siadałem, mówiłem, cześć, to jako prosko, że dzisiaj porozmawiamy sobie o X, nie? I sobie leciałem z tematem, no i to, no to wiesz, no to, znaczy na początku to był pierwszy odcinek był trudny, pierwszy odcinek pierwszego kursu, bo ten stres, ten głos, gdzieś się łamał, ten nodek w tym mikrofonie, taki płytki, nie wiesz. I to było takie stękanie trochę i troszkę stresu się nabrało. Mówię, kurde, chłopaki, chyba tego nie zmienię w 3 dni. Ale potem jak już padłem ciągiem, to mówię, nie robimy przerwy, lecimy, bo mam flow. To już pierwszy odcinek był tam powiedzmy z dwóch złatany, że gdzieś się zająknąłem, dobra, to wytniemy. A potem już 6-7 to było longiem. To, wow. To nawet tam nie było, wiesz, zająknięcia i to pojechałem longiem. A druga część kursu, no to już też było tak, że pierwszego dnia to nagrałem chyba z 11 odcinków, to jak siadłem, to... Jak byłeś bardzo zmęczony po tych nagraniach? Miałeś to mi się wydaje, że było większe zmęczenie niż przebiegnięcie maratonu. Przebiegłem cały maraton kiedyś i jak pierwszy kurs to tam pierwszy dzień, to wiesz, jeszcze emocje, bo potem pierwszy dzień jest taki, że wracasz o 22 do domu. Ekscytacja, super, zrobiłeś robotę, ale jeszcze drugi dzień masz taki pół dnia kolejnego. Ale to pierwszego dnia, jak wróciłem do domu w niedzielę, bo to nagrywam piątek, sobota, niedziela, no to w niedzielę o godzinie 15, jak się położyłem spać, to powstałem, wiesz, poniedziałek 13. Tak się właśnie domyślam. Nie wiem, 16 godzin spałem z przerwą na wodę. To raz, a dwa, fizycznie odczuwałem zmęczenie, myślę, że z kolejny cały tydzień. Wow. A czy w sensie, wiesz, ja siedziałem na jednym krześle taką, nie? Aha. Potem już na drugiej części kursu powiedziałem, że chłopaki, ale krzesła to musi mieć 2 albo 3. Czyli to sobie zmieniałeś pozycję. Tak, kręgosłup mnie trochę bolał. No głos, to cały czas psikałem jakimś tam psikadełkiem i mi pomagało to w trakcie mówienia i nawet już podczas przerw to do nikogo się nie odzywałem, szanowałem swój głos. Wow, czyli kończył ci się głos? No, podczas pierwszej, tak. No wiesz, no... Jakieś miałeś pewnie psikacze dla tak, piosenkarza czy coś, nie? Tak, potem nawilżacz strun głosowych i jak go używałem, to już było lepiej, ale miałem już taki głos, to nie był, że przeszkadzało, tylko on był taki bardziej basowy, taki bardziej suchy nawet. I ja to już, wiesz, jak odcinki słucham, to widzę, że na którym już byłem bardziej zmęczony. Okej. Okay. Ale w takim razie nadal zrobiłeś mega szybko ogromną ilość materiału. No tak, ale przygotowanie do tego trwało pół roku. Okej, okay. Czyli... No, myślę, że lekko. Czyli no wiesz, musisz na początku wybrać listę ze 100 odcinków, pokazać ją ludziom. Ludzie muszą wybrać, co im się najbardziej podoba. Aha, czyli robiłeś cały taki research? No, robiłem. Mhm. Ja chciałem zrobić coś, co będzie dla nich naprawdę bardzo dobre. Mhm. Takie, wiesz, bardzo dobre.
No i rzeczywiście to mi otworzyło trochę oczy. Skonsultowałem to z branżą, skonsultowałem to z ludźmi, którzy mają doświadczenie w wystąpieniach, skonsultowałem to z ludźmi, którzy mają takie doświadczenie dotyczące kursów i przekazywania wiedzy, co jak dzielić, na jakie etapy, no jak to więcej mówić, czy to nie za długie, czy nie za krótkie. Nie miałem pojęcia, czy nagrywać po 2 godziny odcinki, czy po 15 minut. Więc sobie i co ci doradzili? Żeby iść w kierunku bardziej krótszych. 15-minutowe? No, niektóre tak wyszły. No nawet nie, tam troszkę więcej, bo jednak się rozwodzę. Mhm. Ale ja anegdoty dużo opowiadam. Ale te anegdoty potem dodają lekkości całemu przekazowi. Lepiej się słucha z anegdotami. Tak, i to raz, a dwa. No, starałem się zrobić to w taki sposób, żeby to było jak najprzód do skonsumowania, bez, wiesz, oglądania nawet wideo mojej twarzy. Okej. Okay. Mimo, że było, żeby to było też w formie podcastu do przesłuchania, więc musiałem pewne rzeczy bardziej obrazowo powiedzieć, niż... Czyli do tego też się przygotowywałaś? Myślałaś o tym, że ludzie będą... No bardzo, bardzo, bardzo. No naprawdę sporo było przygotowywania. I potem trzeba było wszystkie odcinki sobie rozpisać. O każdym odcinku przestudiować cały internet, czy może coś nowego się nie pojawiło, czy może ja czegoś nie wiem, zadzwonić do kilku ludzi. Kilka odcinków było takich, że nie miałem żadnego pojęcia, to trzeba było gości specjalnych znaleźć. Mhm. I bardziej prowadziliśmy taką wywiad, rozmowę. Ja bardziej jako przedsiębiorca dzieliłem się doświadczeniem, a mój gość wówczas opowiadał sobie o tych rzeczach, które były naprawdę ważne w tym odcinku. W każdym kursie miałem kilka odcinków i ci goście specjalnie mi ratowali tyłek, bo sobie ich dawałem zawsze w sobotę, więc sobota miałem z gośćmi specjalnymi. Już byłem zajechany po pierwszym dniu, bo pierwszego dnia robiłem tak dużo, jak się da, więc prawdopodobnie miałem już około połowę materiałów w piątek zrobione. Mhm. Sobota była z gośćmi specjalnymi, więc ja zadawałem pytanie, na przykład 5 minut nie mówiłem, bo gość mówił. Więc ten głos mój trochę odpoczywał, a ja też sobie na takim niższym fotelu siedziałem, w takiej kanapie, czy na czymś, już zupełnie inaczej to wyglądało. Tak, ale to ogólnie to jest bardzo ciekawe doświadczenie, wiesz, emocjonalnie. Na przykład ci goście się zastanawiasz, czy oni wszyscy dotrą, oni z całej Polski zjeżdżają, wiesz, trochę się też tego obawiasz, czy jakieś organizacyjnie, to mówisz cateringi jakieś, to kurde, wiesz, to nie było na mojej głowie, bo byli asystenci, były osoby, które się tym zajmowały, ale no, chciałem to zrobić jak najlepiej się da, jak możliwie jak najlepiej. A jak to wyszło ci finansowo, jeśli chodzi o to, ile musiałeś to włożyć, a jak wyszedłeś na finalnie? Czy wyszedłeś ponad założenia? Myślałeś, że tyle sprzedasz? Co ty? No to ja o tym opowiadałem. To ja myślałem, że ogólnie włożyłem sporo pieniędzy w produkcję. Ktoś mi mówił, daj spokój, tyle w produkcję wkładasz, to ci się nie zwróci. Pierwszą część tam łącznie ze stroną, ze wszystkim tam samym takim rzeczy bez marketingu poszło z ponad 100. Aha. No ale się ta 100 zwróciła pierwsze 2 godziny sprzedaży, nie? Szanuję. Pierwsze 24 godziny sprzedaży to było jakieś chyba 250 tysięcy, nie pamiętam dokładnie, 250 000. A jak podszedłeś do marketingowania tego? Czy wrzucałeś jakby takie zajawki, jakby budowałeś napięcie po to, żeby tak, to było tak, takie tak. Boom? Ogólnie wydawało mi się, że to był marketing bez marketingu, ale niektóre osoby z boku patrzą, że to był najbardziej genialny marketing, zależy jak na to spojrzysz. Mhm. Mi się wydawało, że ja nie robię marketingu, bo nie wydaję ani złotówki na Facebooka czy na YouTube'a. Nie? Ale publikowałeś u siebie na... Ale publikowałem u siebie zajawki, publikowałem u siebie jakieś Q&A, w których opowiadałem, o czym mówiłem, pokazywałem backstage, pewnie to jak ludzie już widzieli, jak ja do tego podchodzę, mhm. A wiele osób mnie obserwuje w branży od wielu lat, wiedzą też moje podejście do pracy, do tego, jakie ja mam podejście, że się na przykład nigdy nie spóźniam, zawsze jestem, wiesz, fair, zawsze... działam tak najlepiej, jak tylko potrafię i nie lubię bardzo kompromisów, no to oni zaufali temu, nie? Jak ten produkt będzie wyglądał. Pokazywałem zajawki, w otwarte karty mówiłem, dla kogo to jest, dla kogo to nie jest. Wiesz, mówiłem, dlaczego tyle kosztuje, przeliczałem to, ile wychodzi za odcinek. Do konkurencji nie porównywałem, bo nawet konkurencja nie wiem, jaka jest, ale kupiłem kilka książek e-commerce'owych, powiedziałem, to jest jedno wielkie G, wrzuciłem połowę i mówię, tutaj nawet nie ma nic. Bo kupiłem sobie naprawdę sporo materiałów e-commerce'owych, co były dostępne na rynku. Były przestarzałe? Był zawód umocny. Jak podchodzisz do tego, że ta wiedza się outdate'uje? Czyli, że na przykład za 2 lata Facebook się zmieni, Google się zmieni? Ale ja o Facebooku i o Google praktycznie tam nie mówię, bo właśnie e-commerce to nie jest Facebook i Google. Właśnie to jest jeden z wielkich takich, no... To są narzędzia, których musisz użyć. Mhm. I one są istotne, okej. Okay. Ale ja uważam, że to nawet nie jest w 50 najważniejszych rzeczy, które musisz w e-commerce zrobić, bo... To jakie są 5 najważniejszych? No pierwsza rzecz jest taka, żebyś musiał marketingowo do tematu dobrze podejść, czyli lejek sprzedażowy musisz sobie odpowiedni zrobić. Tak, jak do tego klienta docierasz, skąd bierzesz, ale tam wchodzi Google, skąd interesujesz. No tak, ale to już są narzędzia, które potem dobierasz. Mhm. Na przykład ktoś powie, jak robić Google'a, no to jeżeli masz go na samej górze lejka, to robisz go tak i tak, a jeżeli na samym dole, no to robisz na marketingiem tak i tak. Ja o tym tam mówię, tylko właśnie chodzi o to, że to nie jest aż tak istotne, jak na przykład ten lejek będzie rozpaprany, bo wydasz 1 000 000 złotych na tego Facebooka i na Google i nic dalej nie będziesz miał. Też się czasy skończyły e-commerce'u takiego, że wystarczy puścić reklamę na Facebooku czy na Google, żeby ci to szło.
Więc ja do tego kiedyś tak było, nie? Kiedyś tak było, teraz zupełnie inaczej to wygląda, więc ja widzę setki e-commerce'ów, które do mnie piszą, panie Kubie, nie mamy sprzedaży, widzę, z czym one mają problem, więc ja w tym kursie opowiadam. Opowiadam tam o tym, jak ważny jest UX, opowiadam o tym, jak ważna jest obsługa klienta, opowiadam o tym, jak wiesz, ważne jest rozkochiwanie w sobie klienta. Co masz na myśli, mówiąc rozkochiwanie w sobie klienta? No wiesz, no fenomenalne podejście do klienta, fenomenalne podejście chociażby do tego, że tworzy dla niej zarąbistą stronę internetową, która jest lepsza, szybsza od innych, ładniejsza, czyli UX-owo dużo lepsza. Czyli to ma znaczenie, że jest ładna? Wszyscy w UX-ie mówią, nie zwracajcie uwagę na te wizualne aspekty, to nie jest takie ważne, najważniejsze jest UX, a przecież to, że strona jest ładna, też ma ogromne znaczenie. Ogromne znaczenie, ogromne. Bo to jest wizerunek i to jest postrzeganie ciebie jako twojej marki i to może zdecydować, czy klient do ciebie wróci w sytuacji, w której wtedy za niego w ogóle nie zapłacisz. I żyjemy w czasach, w których pozyskanie klienta performance'em jest cholernie drogie i się praktycznie w żadnej branży nie spina, więc ty musisz ich pozyskać jakoś fajnie, wizerunkiem, jakimiś dobrymi działaniami, wiesz, jakimś zajebistym Instagramem, inspiracjami, jakimkolwiek dobrym podejściem do tego, tak? Wiesz, jakąś, nie wiem, może dawką wiedzy. Wiesz, no to jest dużo takich rzeczy właśnie. Multum, o naprawdę wielu rzeczach tam takich opowiadamy, które naprawdę są bardzo istotne. No w ostatnich, drugim już kursie mówimy dużo o właśnie wideo kontencie, o tym, jak to jest bardzo ważne, jaka jest przyszłość tego kanałów, ale wiesz, tam w ogóle wchodzimy w automatyzację wszystkich procesów, tak? Wchodzimy w e-mail marketing, które też marki lekceważą i maili nie zbierają, wiesz, jakieś takie głupoty często, a to naprawdę cały czas dobrze działa i dobrze funkcjonuje. Jest wiele takich aspektów, które są tak naprawdę e-commerce'em, a marki tego zupełnie nie robią. Nawet wybór platformy, tak? Ktoś tam gdzieś powie i każdy robi tą platformę, nawet się nie zastanawia, czy dla jego branży to jest odpowiednie, czy to jest dla niego dobre. Więc szczególnie właśnie w sytuacji, w której wchodzą osoby niedoświadczone na rynek, im się wydaje, że wejście w e-commerce to jest postawienie dobrego sklepu, drogiego na dobrej platformie. I puszczenie reklamy na Facebooku. Ja tak zrobiłem, nie działa. No nie działa, no i wiesz, i potem są problemy. Potem jeszcze jest kwestia tego, jak do ludzi dotrzeć. I na przykład my tu sobie teraz rozmawiamy, ja ci ufam, ty mi ufasz, no to ja ci powiedzmy, jak wiesz, że się interesuje zegarkami, to zegarek ci sprzedam. Jak ja wiem, że ty znasz się na mikrofonach, powiesz, ja mówię, wiesz co, szukam mikrofonu do live'ów, ty mi powiesz, to ja go kupię, bo mam do ciebie zaufanie. Ale w sytuacji, ale jakoś mam, wiesz co. ale w sytuacji, w której na przykład ty już prowadzisz sklep internetowy, a ja o tym nie wiem, kim ty jesteś, wchodzę na ten sklep internetowy i widzę zwykły sklep internetowy, który jeszcze mi się wizualnie nie podoba, to jak ty masz mi to zaufanie tam przekazać? No to właśnie to jest cały myk polegający na tym, jak ten marketing cały behawioralny przemycić na stronie internetowej, jak sprzedawać psychologicznego punktu widzenia. To też o tym mówię na stronie, bo w kursie, bo dużo osób to też totalnie lekceważy. To jak budować zaufanie w e-commerce? Rzeczy, które ja wiem o e-commerce'ach, ja się UX-owo nie zajmuję e-commerce'ami, ale rzeczy, o których ja wiem, to że na przykład jak masz checkout, to musisz wstawiać loga, wizy, maskę. No to wszystko uwiarygadnia. Ludzie często tego nawet nie wiedzą, że to uwiarygadnia. Nawet napisanie nad przyciskiem dodaj do koszyka, ile masz czasu, no kiedy otrzymasz produkt. Na przykład, czy ty jesteś polską marką, czy nie jesteś polską marką. Musisz zbadać sobie, z czym ludzie mają problem w twojej branży. Ludzie bardziej ufają polskim markom? Bardzo często tak. Co ty gadasz? Nie, że bardziej ufają polskim markom, ale bardziej często są przekonani do zakupu, gdy marka jest polska. Wow, nie wiedziałem. W wielu branżach bardzo dobrze działa, gdy powiesz, że jesteś polską marką. Czyli jest jakiś patriotyzm w Polsce? Jest patriotyzm, ale to też może świadczyć trochę o tym, że ludzie może myślą, że jak jesteś polską marką, to że produkt nie idzie z Chin, nie będzie czekał 7 tygodni na to. To mi się bardziej tutaj doszukiwał, a nie tutaj patriotyzm mimo wszystko. Ale to tak działa, więc nieważne jak, nieważne co, ale działa. Więc jakby jest wiele rzeczy, których na przykład trzeba napisać o tym, no, nie wiem, może się okazać, że dla twoich klientów będzie bardzo ważne, czy jesteś pro-eco, nie? Czy nie, może dla innych klientów w ogóle nie będzie to istotne. Musisz wybadać, co jest w twojej branży bardzo ważne i jak to zaufanie zbudzić. Wy robicie badania rynku u siebie? Takie, że spotykacie się z jakimiś użytkownikami i rozmawiacie sobie z nimi, czego potrzebują, co robią, kiedy używają danej rzeczy? Nie, ale robimy testy AB. Testy AB robicie, UX-owo. Tak. Okay. Nawet nie tylko UX-owo. Testujemy AB chyba wszystko, co można przetestować AB. Okej. Okay. Co jeszcze można testować AB oprócz strony? Znaczy no to wiesz, no kreacje marketingowe. Właśnie, to jest rzecz, o którą chciałem cię zapytać. Czy to jest prawda, że są zdjęcia, które sprzedają? No, oczywiście, że tak. To możesz mi o tym powiedzieć? To mnie bardzo ciekawi. Czy nie możesz o tym opowiedzieć? No, oczywiście, że mogę o tym opowiedzieć. To opowiadaj, no. Czym się różni zdjęcie na e-commerce? Załóżmy, że mówimy o koszuli. Koszula męska. I teraz masz dwa zdjęcia. Które zdjęcie nie sprzedaje, a które zdjęcie sprzedaje i dlaczego? Nie wiem, ale musisz to sprawdzić. Czyli robisz, jeżeli masz zdjęcie koszuli, robisz jedno zdjęcie na białym tle, drugie zdjęcie zakładasz na tobie, drugie na mnie. Na jednym zdjęciu pokazujemy twoje dziary, na drugim zdjęciu mój zegarek.
na trzecim zdjęciu możemy czwarte zdjęcie jeszcze zrobić, przybliżenie na detale, na kołnierzyki i ponanosić je na jednym zdjęciu, zrobić taką kreację. Mamy pięć zdjęć, które można powiedzieć, że każdy z innej parafii, czyli jedno jest na białym tle, na wieszaku, drugie jest jakimś pakszotem, trzecie jest zdjęciem na tobie, na mnie i tak dalej. Pokazujemy dziary, nie pokazujemy dziar i... I sprawdzasz sobie później w analitykach, tak, które działają. I patrzymy, robimy kreacje, które najlepiej konwertują. Okej, okay, czyli to nie jest tak, że są jakieś super taktyki, że możesz zatrudnić fotografa, który zawsze ci zrobi zdjęcia, które sprzedają? Jak już potem wiesz, co u ciebie działa, no to fotografowi mówisz, słuchaj, takie działają i takie więcej róbmy. Ale raz na jakiś czas musisz tak to zmienić, żeby sprawdzić, czy się coś nie zmieniło. Są sytuacje takie, że dla przykładu mieliśmy zdjęcie na modelce, które my wykonaliśmy i zdjęcie, które wykonała blogerka, którego mogliśmy używać. Konwertowało 9 razy lepiej. Bo znali osobę i ufali jej? Nie, nie wiem. Nie wiesz. Wyglądały tak samo te sukienki, nic się nie zmieniało, ale to zdjęcie na blogerce było w takim pięknym anturażu. Bardzo ładnie to wyglądało. W sensie było, światło się zgadzało, sukienka była pokazana w naturalnym świetle, sukienka była pokazana w takim naturalnym środowisku do używania tej sukienki. I to wszystko stwierdziło, że taka pani, która sobie tę sukienkę chciała kupić, ona z siebie w tej sukience bardzo możliwe zobaczyła, więc możliwe, że nawet wiek influencerki się zgadzał i to, czy wyglądała tak, a nie inaczej, też się zgadzało wszystko. Więc w tej grupie odbiorców bardziej skonwertowała ta osoba, a jeszcze to miejsce było zdecydowanie bardziej przekonywujące. Czy to jest jakaś tajemna wiedza, czy wszyscy o tym wiedzą w e-commerce'ach? Bardzo mało osób, bardzo dużo osób o tym nie wie, bardzo mało osób o tym wie. Wiesz, no, to ja Amerykę czasami odkrywam, gdy przychodzę do firmy, mówię, jakie macie 10 najlepszych zdjęć? Skąd mamy to wiedzieć? Ja mówię, to wejdźcie na Instagrama, patrzcie statystyki, spadźcie na zasięg, patrzcie ostatni rok i wchodzą tam na Instagrama, patrzą, ty Boże, Basia, to nasze zdjęcie sprzed roku, ono dalej ma jakiś potężny zasięg. Wiesz, to takie zdjęcie tam... wtedy wrzucasz w e-commerce? No na przykład. Fuck, o tym nie pomyślałem. Wiesz, jest... co chodzi? No patrz, prowadzisz Instagrama, masz 100 tysięcy ludzi na Instagramie, tak? No to wrzucasz tam content codziennie. No to masz 365 publikacji, 365 postów do przeanalizowania. No wtedy, no i masz duży zasięg. Nie mówię tam 5-10 followersów, w tym twoja mama, ale jak masz nawet spory zasięg, nawet to już kilkaset osób wystarczy, to jesteś w stanie zauważyć, zobaczyć. Różnice w zasięgach. Tak, no i nagle jest, no wiesz, czasami jest 350 tysięcy ludzi, a czasami jest 10 tysięcy ludzi. No to dobra, no to co się stało z tym? No dobra, okej, okay, to były święta i na przykład reniferek był w tle, no... To wykluczamy, ale to patrzmy dalej, tak? Co się dzieje dalej z tymi zdjęciami? I nagle można wyciągnąć wniosek, o kurde, wiesz, że ludziom się najbardziej podobają nasze zdjęcia, te, co Basia robiła na kamieniach, na przykład? No i wiesz, i wtedy wyciągasz ten wniosek, już wiesz, co ludziom się podoba. Może się okazać, że właśnie to był jakiś naturalny sposób przedstawienia tego produktu. Ludzie w ogóle na to tak nie patrzą. Oni myślą, że zrobią reklamę, napiszą do grafika, mówią, i zrób nam grafiki do reklam. Grafik klepie, 600 zł, do widzenia, nie? To takich kreacji powinno być chyba z 50. I testować cały czas? Tak. Tylko żeby na przykład zmniejszyć ryzyko błędu, no to trzeba sobie wszystko przetestować. Ja o tym też się mówię, o tych testach AB i to jest cholernie istotne. Tak, czyli jak wypuszczacie reklamę, to ile grafik testujecie naraz? No to już teraz mało, no bo wiemy, co działa, co nie działa. Mniej tego testujemy. A na początku? Zawsze kilka, dobrze? Kilka, co najmniej. Kilka zawsze dobrze szło. Znaczy, co najmniej. Ale to już było tak, że już widzieliśmy, jakie zdjęcia latają. Jakie hasła latają, no bo masz wtedy zdjęcie umiejscowione, no trzeba też zobaczyć... Hasła na zdjęciu. Tak. Czy na przykład działa kup teraz, czy zobacz później, zobacz teraz, odkryj pierwszy, czy... Możesz powiedzieć, co u was najbardziej działało? To zależy w ogóle od tego, czy pokazujemy nowości, czy pokazujemy wyprzedaże, czy pokazujemy na przykład i w jakiej marce, tak? Aha. Bo co innego działa w marle, gdzie mamy stoliki za 10 tysięcy złotych i są fenomenalnie jakości wykonane i tak dalej, no to tam musimy na przykład pokazać ludziom, że pakujemy bezpiecznie, albo właśnie tam musimy pokazać bardzo realne zdjęcie, najlepiej u klienta. Jakieś takie, nawet iPhone'em zrobione. To w ogóle absurdalne. Mamy piękne zdjęcia, pięknych fotografów i tak dalej, a czasami działa taki, wiesz, kaszalot jakiś z neta. To wiesz, to jest... Ja to kompletnie rozumiem. Ja tak samo lubię zdjęcia z Instagrama. Dużo bardziej wolę. I nawet widziałem jakieś influencerki... No bo to mówimy o tej wiarygodności. No dokładnie. Nawet influencerki wrzucają storasy i pytają się, dlaczego lajkujecie zdjęcia moje w lustrze z iPhone'a, a nie lajkujecie tych z mega fotografem. Oczywiste to jest. No przecież my czasami nawet do karty, no, gdzieś produktu, czy
na kartę produktu, czy przez Photoslurpa dodajemy normalnie, wiesz, zdjęcia dziewczyn z lustra, w lustrze i tak dalej, żeby właśnie uwiarygodnić to, że jak to wygląda w rzeczywistości, jak to światło jest zrobione i tak, jak w ogóle ona, wiesz, wygląda po rozpakowywaniu. No to wszystko ma duże znaczenie, bo ta wiarygodność i to zaufanie wtedy się tak buduje. Więc właśnie ludzie sobie przede wszystkim, wiesz, jak ja już słucham o e-commerce'ach, które tego nie testują, tego nie wiedzą, to ja już mówię, dobra, weź się za ten kurs kupcie, bo nawet gdy te dwa odcinki przeanalizujecie i zrobicie, to wam się to zwróci w 2-3 dni, nie? Bo taki mały, podstawowy gość, który dopiero wchodzi, to jest obowiązkiem, żeby takie coś przestudiował, no to tam jest tak, wszystko mu się przyda. A nawet duży i średni e-commerce to i tak to musi kupić, no bo z czystej ciekawości zobaczyć, co konkurent ma do powiedzenia, co gość ma do powiedzenia, który coś dużego zbudował. A jeszcze, wiesz, jedna informacja, niech tam się przyda. No to jak masz spory e-commerce, robi milionowe przychody miesięcznie, no to zwracasz to w pół dnia. Nie? Ile myślisz, że trzeba mieć sensownie pieniędzy w tym momencie, żeby otworzyć jakiś racjonalny e-commerce? Tak najmniej według ciebie? Najmniej? Mhm. No jednoproduktowe pewnie jakieś na dropie, nie? No takie robione, wiesz, no to pewnie naście tysięcy. Do 20. Ale trzeba moim zdaniem, ja zacząłem e-commerce'a. Tylko nie wiesz, no mówimy o tym, że sprzedajesz tylko jedną rodzaj czapeczki i uważasz, że jest zajebista, bo ma na przykład, nie wiem, fotowoltaikę na głowie i ci smartfona ładuje. Coś takiego wyjątkowego, co możesz mieć albo tylko ty, albo coś w ogóle dziwnego. Takie są e-commerce'y, wiesz, z jednym produktem, z dwoma produktami. Na przykład ostatnio widziałem taki jeden e-commerce, taki bardziej landing page ze sprzedażą produktu, no takiego masażera do mięśni. Mhm. To był tylko jeden produkt na stronie. I działał? No wydaje mi się, że tak. W sensie, wiesz, wyglądała strona bardzo dobrze, bardzo sprzedażowo. I to było widać, taki dropowy temat, podpięta hurtownia i idzie do przodu, nie? No to takie małe tematy, no to pewnie, no to się cały czas zwiększa, bo to jest stawki teraz deweloperów są cholernie wysokie. I będą rosły. I będą rosły i teraz już, wiesz, postawienie małego sklepiku, kiedy się stawiało za 5000 na WordPressie, to teraz nie wiem, czy w ogóle ktoś się podejmie czegoś takiego. I czy go zrobi dobrze, bo to też podobno. Wiesz, no dokładnie, no to też w ogóle inna kwestia, ale tak, żeby to zrobić na poziomie takich, powiedzmy, agencji, którym ja ufam, a wcale to nie są gwiazdorskie agencje z Warszawy, no to na taki solidny e-commerce kilkunastu produktowy, no to na sam start ze zrobieniem, nie mówię w ogóle o marketingu, tylko mówię o postawieniu... Developmentu. Tak, postawieniu budynku, w którym nie wiesz, co tam masz, z urządzeniem, nie z ściągnięciem klientów, no to myślę, że koło 100 wyczeliczyć. 100. Ale i wtedy on jest dobrze zrobiony UX-owo. No tak, masz już UX swój, masz to zrobione na bardzo, wiesz, pewne rzeczy napisane pod siebie, na przykład na jakiejś preście czy na czymś. Masz już, wiesz, coś tam przetestowane, masz już tę stronę szybko, masz zarąbiście ją zrobioną na mobile. No i pewnie ci zostaje z 20 na jakieś testy AB na początek. Tak strzelam. Czyli według ciebie... Na podpięcie tak... wszystkich narzędzi, na jakieś abonamenty, no żeby podpiąć nawet kilka rzeczy na stronę, nie, dobrych, to już się tam... To się tak wydaje, ale no... To my marle stawialiśmy, kurde, ile tam produktów mieliśmy na samym początku, 20, to takie pieniądze są. Opowiedz mi... Troszkę mniejsze tam wyszły, ale to było i tak robione rok temu, no to teraz domyślam się, że wiesz... Ja słyszałem dużo historii, że ktoś właśnie mówi, że poszliśmy do jakiejś tam agencji, wydaliśmy 150 tysięcy i od roku nie widzimy strony. I dużo takich słyszałem, to nie było tak, że... No słuchaj, no ja słyszałem historię, wiesz, jeszcze grubsze, nie? Mhm. Także... I o co z tym chodzi? Bo ja tego nie kumam. Przecież te sklepy internetowe nie są aż takie trudne, żeby ktoś nie potrafił ich postawić. Pierwsza rzecz jest taka, że zazwyczaj to mówią osoby, które wchodziły do tematu totalnie nieprzygotowane, więc podpisywały umowy kaszaloty i potem... Wiesz, jak to jest. No ale jak podpisujesz umowę... Ja słyszałem historię taką o jednej firmie, która miała podpisane tak, że stronę ma robić, nie? Tam było tak podpisane, że będzie tą stronę wykonywać. I słuchaj, była ta umowa jakoś tak skonstruowana, że oni mieli sobie wybrać termin dodania. Wiesz, jak to się działo na rynku, ceny wzrosły, programistów i tak dalej, więc ten projekt przestał być dla nich totalnie rentowny. Mhm. I nic nie robili na tym projekcie. Logowali się tylko na godzinę w miesiącu, mówili, że go robią. Bo to mieli napisane w tej umowie. Tak, nie kończyli tego w ogóle. Raz o jednej firmie, wiesz... Często jest tak, że w ogóle już to na poziomie briefa się rozwala. Czyli ty nie jesteś przygotowany, nie wiesz, jakiego dobrego briefa napisać. Mówisz, a potrzebuję prostą stronkę. Tak jak już z jednym klientem rozmawiałem, a potrzebuję prostą stronkę, pan by mi pomógł.
No i potem rozmawiam z tym klientem, a ten klient mówi, że ma 35 tysięcy produktów. No ale panie Kubie, no to są te same, to są takie, w miarę takie same produkty. No ja mówię, Jezus, no przecież to jest potężny moloch, nie, do postawienia. To już nie jest 30 tysięcy, tylko nawet nie 300. No to wiesz, no to się wszystko zmienia. Więc jakby ludzie czasami wydaje się, że to jest proste, a dewelopersko wie, że to nie jest proste, że to jest hardcore do zrobienia. Więc tu już jest problem. Na przykład w wielu agencjach jest tak, że no przychodzisz z jakąś małą stronką 15 do postawienia i tak dalej, a tu przychodzi ci jakiś bank z potężną aplikacją mobilną, nagle wszyscy muszą się tam na to sfokusować, tu jest jakiś gościu, niech sobie czeka, jeszcze wiesz, on nie wie do końca, można mu kit wciskać, bo jest nieświadomy, mówisz mu, że się sytuacja na rynku zmieniła, że programistów nie ma, on to wszystko łyka, dopóki on to łyka, no to będzie tak to wyglądało. No wiesz, no ja sobie nie wyobrażam, że rozgadniasz z firmą, że mają ci zrobić 2-3 miesiące, a robią pół roku czy rok, no bo to by było dla mnie nie do zaakceptowania, choć miałem takie sytuacje. Niemniej, no wiesz, jak... Ja dlatego przestałem pracować w Polsce poniekąd, bo jak pracowałem z polskimi klientami, to właśnie zdarzały się jakieś takie... No tak takie... bezczelnie powiem, że jak ludzie dają się dymać, to będą dymani. No i a jak przerzuciłem się na rynki zagraniczne i zacząłem pracować ze Szwajcarami na przykład, to byłem taki zaskoczony. To byli pierwsi ludzie, którzy kiedy sami mnie zapytali, żebym wysłał im fakturę. A w Polsce to wiesz, jak nie wysłasz faktury, to nie dostaniesz płatności. Nara. Nie wysłasz faktury. To dlaczego mamy ci zapłacić? Tak, no to jest standard. A potem jeszcze zawsze już wyślesz, no to niestety, ale księgowa na urlopie. Tak, a tak, księgowa dostępu do konta nie ma. Nie, no to tak to działa. Mamy taką, tak to, no to jest raczej standard, ale z perspektywy tego, co się na rynku e-commerce dzieje, no to wydaje mi się, że na polskim rynku, odkąd on się stał globalny bardziej po pandemii, na rynku deweloperów IT ogólnie, to wydaje mi się, że no nie wiem, to nie jest poparte żadnymi, ale widzę po znajomych, widzę po ludziach, jaką mają robotę. Wydaje mi się, że ze 100% deweloperów brakuje. Ja wystrzeliłem po prostu w kosmos podczas COVID-a. No wiem, no ale właśnie o tym mówię. To mi się wydaje, że po prostu, że jakbym miał powiedzieć, jak nie wiem, jest 100 tysięcy deweloperów w Polsce, to jeszcze drugie 100 tysięcy by się znalazło i dalej by ten rynek w ogóle nie ucierpiał, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zarobki. To co my widzimy, to nie ma agencji, która do nas co pół roku nie wysyła wiadomości, że jest podwyżka i podwyżka i podwyżka. I, no, i, no i dobra, no i teoretycznie, dobra, gdzieś ta granica jest, możesz od nich odejść, no ale chciałbyś od nich odejść, szukasz innej na rynku i jest dokładnie ta sama cena, albo w ogóle jeszcze wyższa. Ale to też mądre ze strony tych agencji. Wydaje mi się, że to taki mądry ruch, jeśli dostarczają ci produkty, bo te agencje się bardzo szybko rozwijają, bo mają mnóstwo pieniędzy, jeśli są dobrze prowadzone. Więc z tym to też tak różnie wygląda, że o agencji mówimy, nie? Czy mówimy o performance'owych agencjach, czy mówimy o agencjach... Mówiłem o deweloperskich. Deweloperskich, no to tak, no to ale to wiesz, teraz zatrudni też problem teraz, bo znaleźć dobrego dewelopera, który ci dowiezie, będzie konkretny, terminowy, to jest też skomplikowane, bo oni dostają teraz stawki zagraniczne, wiesz, no weszły na rynek stawki zagraniczne, wszyscy deweloperzy pracują tak naprawdę, większość moich znajomych, to nikt nie pracuje dla Polaka. Ja też nie pracuję dla Polaków. Jeden pracuje dla jakiegoś japońskiego w ogóle banku, to takie tematy robi totalnie grube, że głowa mała. No i wiesz, no i nagle się okazuje, że nawet z Doliny Krzemowej ludzie we Wrocławiu pracują. No i to jest całkiem sporo. I jest dużo takich ludzi, więc oni nagle są na jakichś stawkach tak absurdalnych, że nie masz szansy z tym konkurować. No nie masz szansy z tym konkurować. No a wtedy wyobraź sobie, że masz dobrego dewelopera, to mój znajomy prowadzi agencję, mówi, że no 100% chciał mu więcej zapłacić, a mówi, nie ma szansy, słuchaj, no Amazon mnie chce na przykład. Ja też bym nie dostał za 100% więcej w Polsce. No. To jest... No, to, no ale widzisz, no przychodzisz do gościa, mówisz, no lubicie się, pracujecie razem długo, prowadzi ci ważny projekt, masz, nie wiem, kary umowne, że projektu nie dowiedziesz, nie wiem, 30 tysięcy, a na rozmowie rekrutacyjnej ci tamta firma mówi, spoko, jak masz jakieś kary umowne, to ten tylko pokaż w umowie, to my je zapłacimy, nie? Mhm. A potem on zostaje z klientem, który ma rozgrzebany projekt, w którym odnajdowałeś się tylko ty, nie? To ostatnio tak mieliśmy z jednym tematem, że rok. Rok trwał. No, ciągnął się dewelopersko rok i zaoraliśmy temat. Zaoraliście? Fuck. Oddali wam pieniądze? Nie, no to w ogóle nie chodziło o pieniądze. To nam w ogóle nie aż tak duży temat, żeby to raz, dwa, że to miało być płacone właśnie na końcu, gdy będzie wykonane. Okej. Okay. Więc to tak naprawdę oni byli stratni, bo tam nic tak z naszej strony nie poszło, ale chodzi o to, że my chcieliśmy to mieć zrobione. A my rok czasu dostajemy informację, że jednak, no, sorry stary, nie zrobimy ci tego. Z tymi deweloperami to jest jedna rzecz, że dużo zarabiają, a druga rzecz, że nie tak łatwo się też z nimi pracuje. Oni są takimi specyficznymi ludźmi. No tak, i potem musisz mieć jeszcze dobrego brenda nad nimi, który porozmawia z nim i porozmawia jeszcze z klientem i złapie dwie strony, bo ich czasami by chciało się udusić. Często są nieporganizowani, wiesz, na mail odpisują o 23:30, a o 12:00 nie odpiszą. Więc to tak działa, ale jest kompletnie inny rodzaj
pracownika, znów wydaje mi się, że teraz tak przez rynek troszkę za bardzo rozpieszczonego, więc on już jest takim mocno roszczeniowym, takim często tupającym w białe ściany bachorkiem i on sobie nic z tego nie robi, bo nikt i tak mu uwagi nie zwróci. Więc trochę tak to często wygląda na tym rynku, no ale nie lepiej jest totalnie na rynku w ogóle, wiesz, specjalistów od e-commerce, bo tam jeszcze jest większy problem, bo tam musisz mieć ludzi, którzy ogarniają troszkę bardziej holistycznie cały temat, bardziej humanistyczne podejście mają, a to już w ogóle jest kaplica, żeby kogoś dobrego znaleźć, komu mógłbyś powierzyć jakiś mały e-commerce, powiedzieć, dobra stary, zajmij się tym, powiedz mi czego potrzebujesz, albo ja ci powiem, ale ogarnij to, nie? Oni też pracują za granicą wszyscy? No tak, no to wiesz, to no na przykład, no ja jestem często rekrutowany, tak, przez LinkedIna, wiesz, tam mam, się piszą do mnie ludzie, tak, Kuba, czy ty byś nie zajął się takim projektem, takim? Ja mówię, nie, nie, już tam nie działam w ten sposób. No ale słuchaj, mam potężną jakąś rekrutację otwartą, no tam może zostałbyś tutaj dyrektorem albo w ogóle jakimś prezesem czy do zarządu. No to to tak na chyba 8 ostatnich takich telefonów, to tylko jeden był z polskiej firmy, w tym to była bardzo duża, potężna polska firma, która po prostu właściciel główny odchodzi, bo udziałowcy go wykupują i muszą kimś go zastąpić, a on był tam też e-commerce, wiesz, już taki po Irnaucie, nie? To słyszałem w jednym wywiadzie, już nie pamiętam w którym, że powiedziałeś, że w gruncie rzeczy ty byś mógł już w Chile, że w gruncie rzeczy mógłbyś już przejść na emeryturę. To myślę, że luźno. To co w takim razie cię ciągnie dalej do przodu? A co jest fajnego w byciu na emeryturze w wieku 30 lat? Daj spokój, no przecież proszę. Zanudziłbyś się? No nie, no za dużo rzeczy do zrobienia. Myślisz, że ty byś chciał przejść na emeryturę? Myślę, że chciałbym mieć tyle pieniędzy, żebym się nie musiał nimi przejmować. To jest mój... No ale to jest inny temat niż przejście na emeryturę. No. To ja nie mówię, żebym chciał przejść na emeryturę, ale... Ja uważam, że nigdy nie przejdę w życiu na emeryturę. No i dobrze robisz moim zdaniem. Moim zdaniem jest tak, że ludzie... Co to znaczy przejście na emeryturę? Emeryturę wymyślili Niemcy dla chorych górników, tak, którzy mieli pracować, wiesz, im była ich garstka, którzy dożywali tego wieku i totalnie byli niedołężni, już nieogarnięci cokolwiek, żeby mogli sobie z życiem radzić, więc część społeczeństwa się dokładała, żeby im za to płacić. Stąd się wzięła emerytura? Tak, no to... Nie wiedziałem. Tak, tak, tak. No to było, wiesz, emerytura się wzięła stąd, że ciężcy pracownicy pracowali w ciężkim przemyśle, no wiesz, już nie byli zdolni do pracy w tym ciężkim przemyśle, byli, nie wiem, rękę miał uciętą, nogę złamaną, już był stary, schorowany, nie mógł pracować, no a jednak nie mógł zostać na ulicy, no to część społeczeństwa się dokładała do tego, żeby po prostu, dobra, masz, ale to wtedy była piramida zupełnie inna, na dole było bardzo dużo ludzi, którzy pracowało na to, wtedy prawa do emerytur miała garstka i to były bardziej takie renty niż emerytury i był bardzo wysoki wiek emerytalny, prawie praktycznie nikt nie dożywał. Teraz się zmienia to całkowicie inaczej. No więc co jest fajnego w zapierdzielaniu przez 30, 40, 50 lat swojego życia tylko po to, żeby kolejne 20 lat życia powiedzieć, okej, teraz już luz, mogę sobie pójść na cmentarz, zobaczyć, gdzie będę leżał. Nie rozumiem w ogóle takiego modelu życia, wiesz. Ogólnie nikt ci nie zagwarantuje przede wszystkim tego, czy dożyjesz tej emerytury. To jedna rzecz. Dlaczego więc nie miałbyś zająć się swoim życiem tak dobrze, żebyś miał po prostu dużo wolnego w ciągu dnia, żył sobie godnie, wiesz, znalazł czas na odpoczynek, na swoje przyjemności, bo to tylko dzisiaj się liczy. No, ja nie wiem, czy jak nie wyjdę od ciebie, czy weźmie tramwaj, nie walnie, nie? Nikt mi nie gwarantuje tego, że ja tej emerytury dożyję. Mhm. Więc nie będę planował sobie życia za 50 lat. Oczywiście zabezpieczam się świetnie i lokuję kapitał tak, żeby być zabezpieczonym na emeryturę, w ogóle na teraz, na już, na żebym nie musiał właśnie pracować teraz, a jest poniedziałek, że mógł sobie z tobą rozmawiać, to wiesz, no to wszystko jakby jest coś, co ja wypracowałem, tak? Latami, inwestycjami mądrym podejściem do finansów, do w ogóle całego tego, jak działa kapitał i tak dalej. Jak pomnażać, wiesz, jak inwestować, więc tego się trochę uczyłem. No i teraz, nie wiem, no ja mam tyle pasji fajnych, tyloma rzeczami się interesuję, a widzę, że jeszcze im dalej w las chodzę, tym nowe się odkrywają, jeszcze więcej rzeczy chcę i tak jestem bardzo ciekawy świata człowiekiem. Więc nigdy w życiu nie przejmę na emeryturę, to ja uważam, to się u mnie nigdy nie zmieni, no chyba, że będę, wiesz, totalnie, nawet będę, nie wiem, wiesz, przyspawany do łóżka, no to i tak, powiem, będę coś pisał. Albo czytał. No czytał to na pewno, ale na pewno będę coś pisał, z czymś będę chciał się dzielić z ludźmi, jakieś moje przemyślenia, co taka osoba, która zawsze była aktywna, nagle na tym łóżku robi, nie? Więc wiesz, ja uważam, że emerytura jest cholernie nudna, na pewno przereklamowana, uważam, że nigdy na nią na pewno nie przejdę. Moje życie jest tak zajebiste, że ja od 15 lat nie czuję, jakbym pracował. Robię wiele rzeczy naraz, które mnie, wiesz, nakręcają, jarają mnie, robię to, co lubię, jeszcze na tym świetnie zarabiam. Więc z czego miałbym z tego rezygnować?
To moja praca jest, słuchaj, no ja dostawałem pieniądze za testowanie superluksowych samochodów. Dostawałem pieniądze za testowanie szycia na miarę luksowych garniturów. Dostawałem pieniądze za jedzenie świetnych jakości potraw. Dostawałem pieniądze za podróże. Ja wystawiałem faktury za podróże do LA. Wiesz, o co chodzi? Współczuję ci. Jako bloger, to nie miałem, potem musiałem to dobrze ogarnąć, te briefy zrobić. Wiesz, jeździłem po świetnych miejscach na świecie, ale ja za fajne rzeczy zarabiałem. Teraz sobie co lubię, mam swoje firmy, fajnych pracowników. Mi nie do końca chodziło o to, że przejdziesz na emeryturę. Chodziło mi o to, że powiedziałeś tak. Raczej chodziło mi o to, co cię podciągnie do przodu w tym momencie, kiedy już możesz przejść na tą teoretyczną emeryturę. Mieć tą świadomość tego, że jest, że masz już pasywny dochód jakiś tam, jakiś, masz jakieś kilka mieszkań, kapitał w tym i w tamtym, zgromadzony odpowiedni, no to wiesz, że no, wyliczasz sobie, dobra, jakbym teraz przecież nawet 100 lat nie pracował, no to bym mógł z każdego tyle wziąć miesiąca i tyle to zarabia, tyle to. No to lekko, nie? No to bym mógł sobie nic nie robić, tylko ja nigdy nie uważałem, że właśnie to jest jakiś cel w tym, bo dla mnie to właśnie może fajnie by było tak w siebie zainwestować, tak się rozwijać, żebym ja był takim 80- czy 90-letnim dziadkiem, który swojego prawnuka będzie jeszcze, wiesz, gdzieś kołysał na podwórku, a jego ojciec już nie będzie dawał rady na przykład, nie? Mhm. Więc dla mnie to jest luksus, nie? Dla mnie to jest luksus, że gdy masz jakichś bliskich i to jest jakiś taki cel, tak? Że robienia tego, co lubię, a tego, co nie lubię, a nawet gdy zarabiam, to mogę sobie odstawić, gdy mam ochotę. Wiesz, to jest dla mnie kwintesencja wszystkiego. Czyli dzisiaj masz, nie wiem, coś i nie masz, że mama, ja przyjadę do ciebie o 18, mimo że mama ma urodziny, tylko mama robi o 14, wpadasz o 14, wiesz. To są takie rzeczy. Wolność. Wolność. No to ja wolność cenię ponad wszystko, dlatego uważam, że ludzie, którzy nie są jakby wolni, czyli nawet... ja zawsze bardzo krytykuję, tak, nie że zawsze, ale często krytykuję ludzi na etacie, ale nie chcę też, żeby to było źle zrozumiane, bo tacy ludzie też są potrzebni, też powinni pracować i rozumiem, że nie wszyscy w sobie mają tyle motywacji, i tyle odwagi, żeby zacząć jakiś biznes i być na swoim. Niemniej wolność to też rozumiem przez to, że mam czas, energię i chęci i motywację na spełnianie swoich pasji. Nawet wolność do marzeń. Niektórzy rezygnują z tej wolności marzenia. Czyli... Tak jak ten gościu, co pytał e-commerce i fotografię, że można to połączyć. Tak. Oni sobie to zabijają w swojej głowie. Albo mówią, dobra, ja już kredyt wziąłem, to gdzie ja tam na Everest sobie pójdę? Bo na przykład gdzieś tam marzysz o tym, tak? No ale właśnie dlaczego nie? No co ten kredyt? To jest tylko na 30 lat. Poza tym jak będziesz dobrze zarabiać, to zaraz go spłacisz. Ewentualnie w ogóle ci nie będzie stanowił żadnego wydatku w swoim budżecie domowym. Skup się na tym Everestie i zrób tam, żeby tam być. No wiesz, o co chodzi? Jakbym o tym tak bardzo marzył. No i tak jakby ludzie sobie w głowach to ograniczenie dają. Ja się nad jedną rzeczą zastanawiam. Ja mam tak samo jak ty, jeśli chodzi o mindset, że możesz robić rzeczy, że możesz osiągać rzeczy, że staram się odrzucić wszystko, co mnie w jakiś sposób ogranicza, ale też często łapię się na tym, że nie wiem, czy to jest rzeczywiście możliwe, że nie wiem, czy to jest rzeczywiście możliwe, że każdy może osiągnąć wszystko. Wydaje mi się, oczywiście, że nie. Że jest, ale... żebyś ty mógł być biznesmenem, który zarządza e-commerce'em, to musi być jakaś część pracowników, którzy będą pracowali w tym e-commerce'ie. No, inaczej on nie ma miejsca bytu, nie? Oczywiście, że tak. Tylko chodzi o to, że jeżeli o czymś marzysz, powinieneś do tego dążyć. Mhm. A wiele osób już na samym starcie się podaje i nie idzie na ten start. O to chodzi, że tutaj jest taka sytuacja, w której no, to jest dokładnie tak jak z takim kursem. Mhm. Że wiele osób go kupuje, ale nawet nie startuje, bo gdzieś w pewnym momencie się poddaje, bo gdzieś w pewnym momencie uważa, że to może wystarczyło, że oni się trochę lepiej poczuli przez moment, że zainwestowali w siebie. Więc wiesz, po prostu chodzi o to, właśnie tu dochodzimy do tego, że ludzie są słabi, bo ja uważam, że okej, okay, no nie każdy zostanie prezydentem, no bo chcąc nie chcąc, to jest tylko jeden na całą Polskę, ale chodzi o to, że... jak bardzo chcesz, to powinieneś do tego dążyć. A druga kwestia jeszcze jest taka, że no, jeżeli ty nawet już chcesz nim być, a w głowie wiesz, że nie będziesz, no to już przegrywasz sam ze sobą. Koniec. Bo się już poddajesz. Tak, to LeBron James fajnie w wywiadzie powiedział. Koniec końców to jesteś, kurde, ty i tylko ty i patrzysz w lustro i nikogo innego nie ma. I tylko to jest taka, wiesz, kwintesencja tego wszystkiego. No bo, tylko na to masz wpływ. No tylko na to masz wpływ, tak? To nawet... ja też mam takie podejście trochę. Ludzie mnie często pytali, od czego ty zacząłeś? Ale co cię to do cholery interesuje? Od czego ja zacząłem? Wiesz, o co chodzi? To nie ma żadnego znaczenia. Bo oni szukają już usprawiedliwienia w tej przeszłości. Oni chcą powiedzieć, dobra, aha, okej, on zaczynał od tego, ja nie zacząłem od tego. Więc wiesz, o co chodzi? Ja już sobie spieprzyłem to. No właśnie nie.
Jest multum ludzi, którzy dopiero teraz zaczynają. Dzisiaj zaczną. I co z tego? Za 10 lat będą mi tak 10 lat do przodu. Miro Bern zaczął chyba, jak miał 32. A to wiesz, no ale jest multum przykładów. Goście, co KFC zakładam chyba z 50. Wiesz, o co chodzi? To jest tyle takich przykładów, że kto kiedy zaczynał, później i tak dalej. I teraz to nie ma znaczenia tak naprawdę, kiedy zaczniesz, bylebyś zaczął i bylebyś to robił. Sobie step by step, cierpliwie, sumiennie i tak dalej. Nie? Poruszał się do przodu. Tak. No wiesz, do mnie młode chłopaki piszą, szczególnie po jakimś zakupie Astona, po takich rzeczach, które są, wiesz, widoczne, takie namacalne, to takie wiadomości dostaję dużo. Mówię, ale oni nie widzą, że ja na przykład, wiesz, jak miałem w ich wieku, to pisałem 5 tekstów za darmo dziennie. Weź teraz, znajdź kogoś, kto ci napisze 5 tekstów za darmo dziennie. To nie chodzi o to, że może dałem się dymać, może tak, a może ktoś mi dał za to doświadczenie, które... Właśnie, doświadczenie dostałeś. Wiesz, o co chodzi? I wiesz, że dałeś... A ile tych tekstów ktoś mi poprawił za darmo, bo były tak do dupy. I poznałeś ludzi i byłeś w tym procesie całym... Mindset miałem już taki, wiesz, tej pracy, że widziałem, co kto robi, ta osoba, ta. Widziałem, czy ja tego chcę, czy nie chcę, czy chcę być pracować jak ty, czy chcę pracować jak ty, czy wiesz, w jakim kierunku ja chcę iść, nie? Ja chcę być zawodnikami, no to ja tutaj, tak? Wiesz, to mnie bardziej interesowało. Więc jakby teraz mało osób ma takie podejście i ludzie chcą tu i teraz. Oni szukają jakiejś takiej tajemnej wiedzy. Słuchaj, mnie często ludzie pytają, czy jakieś suple biorę na mózg. Ja biorę. No ale dobra, no okej, no ale ja nie biorę, nie? Ale wiesz... Ale to ale oni szukają, oni szukają tabletki, kurwa, za przeproszeniem. Oni szukają prostego rozwiązania. Oni na przykład szukają, Kuba, czy uważasz, albo piszą do mnie, Kuba, jakie byś stanowisko w e-commerce podał, które w rok mi można dużo zarobić? Developer. Właściciel sklepu. No wiesz, o co chodzi, no ale nie tędy droga, nie ta motywacja, wiesz... Ja się bardzo długo uczyłem tego, żeby myśleć długoterminowo. Ja na początku miałem tak, ja miałem bardzo wczesne doświadczenie z dużym e-commerce'em, albo można tak powiedzieć, że był duży, bo zatrudniłem się w firmie u mojego ziomka, który znalazł w idealnym momencie idealny produkt i ten e-commerce po prostu wystrzelił kompletnie w górę. Mówię o firmie Bittersweet, może kojarzysz z Wrocławia. Co tam pracowałem jako grafik i to mi dało takie do myślenia, że wow, że można założyć e-commerce i zarabiać mnóstwo pieniędzy, to ja też chcę tak zarabiać. I właśnie założyłem ten e-commerce i oczywiście się poddałem po chwili, bo mi się skończyło pieniądze, bo zrobiłem foty, założyłem sklep, włożyłem trochę w marketing, no i nie ma pieniędzy. No wiesz, no moja znajoma też jedna zrobiła e-commerce i nie chciała mi tyłka zawracać. No i potem zawróciła mi ten tyłek, gdy się jej pieniądze skończyły. I do mnie dzwoni, Jakub, a to mówię, ja przepraszam. No wiesz, słuchaj, no z chęcią ci pomogę, ale mam dla ciebie radę, nie? Zamknij to i nie patrz na to. Ale właśnie... tak to już wygląda. W pewnym momencie, gdy ty tej wiedzy nie zdobędziesz na przykład, no to wiesz, no, to jest tak, jakbyś budował rower i go do góry nogami złożył. No to no, nie będziesz jechał na pedałach. Wiesz, o co chodzi? No, pewne rzeczy nie zrobisz. Pewnie, no, choćbyś bardzo się starał, pewne rzeczy, potężne błędy popełniłeś. Możliwe, powinien zacząć od Allegro, sobie tam sprzedawać, zobaczyć, jak się zacznie się sprzedawać, zarobisz coś... Nie do tego biłem. Chodziło mi bardziej o to, że miałem ten mindset, że można właśnie w ciągu roku, w ciągu 2 miesięcy zrobić sprzedaż i już się nie będę musiał przejmować pieniędzmi, i że to nie działa. I mi w sumie w tym pomogła siłownia. Jak zobaczyłem, że na siłownię trzeba chodzić na przykład 4 lata, żeby mieć jakieś fajne wyniki. Podaj mi coś, co panuje do perfekcji albo do bardzo dobrego poziomu w rok. Coś, co ma wartość, ja sobie często mówię. No właśnie o to chodzi, że nie ma. Kajakiem się kuźwa nie nauczysz pływać w rok. I są takie e-commerce, które rzeczywiście tak wystrzelają, ale później trzeba dalej mieć umiejętności, żeby tym zarządzić. Wystrzeli ci e-commerce, zarobisz trochę pieniędzy i to nie znaczy, że robisz dobry e-commerce. Dokładnie. To nic nie znaczy. Zarobić pieniądze nie jest prosto, tak? To możesz kogoś okraść. Wiesz, o co chodzi? No, zarobić pieniądze w rok to nie problem. Tak mi się wydaje przynajmniej. No bo to się zdarza, że zarobi ktoś bardzo duże pieniądze w rok. Albo wygra w lotka. No wiele rzeczy nawet nie musi wygrać. To wiele rzeczy może wyjść, któremu ktoś, wiesz, które bardzo dobrze wyjdą. Po drodze się zepną i gdzieś naprawdę spoko wyjdzie. Taki fart. No fart, często fart. No ja nieraz o takich słyszałem, wiesz, takich naprawdę bardzo dużych fartach. Nie? Ale one się po jakimś czasie kończą, jeśli ktoś nie kontynuuje. Tak, no potem musisz się rozwijać, tak? Potem musisz się edukować, wiedzieć czego, jak tym teamem zarządzać, zlokalizować przede wszystkim swoje jakieś struktury w swojej korporacji, zobaczyć, co możesz rozwijać, co nie rozwijać, bo firma, która startuje z poziomu startupu 3-4 osób i każdy robi wszystko, no to jest zupełnie inna firma niż firma, która zaczyna robić milionowe obroty, już nie starcza czasu, bo Basia już tonie w drukach, ty nie masz czasu w ogóle klientom odpisywać, no to musisz kogoś zatrudnić, kto by tym klientom odpisywał, nagle odpisuje gorzej od ciebie, już ta sprzedaż jest niższa, Basia już tak nie ogarnia drukarki, no to ona już się nie wysyła cię tak często, tak szybko. Mówisz, kurde, nagle rośniecie, a klienci są bardziej wkurzeni. Już tak się często nie wracają, bo za wolno wysyłacie, albo
albo już ktoś tak ładnie paczki nie pakuje, bo na to czasu nie ma i jest problem ze skalowaniem. Musisz wprowadzić odpowiednie wtedy, wiesz, rozwiązania, automatyzację, żeby to szło tak samo dobrze, a bez twojego udziału. No i tu się zaczyna problem. Na każdym etapie jest problem. Ostatnio widziałem taką fajną infografikę, jak ten rozwój firmy tak naprawdę wygląda, nie? Szczególnie e-commerce'ów. To ten pierwszy etap roczny to jest taki, wiesz, typu YOLO, tam zarobisz pieniądze na kreatywności, na takich działaniach typowo... Typu YOLO, uwielbiam to. Wiesz, o co chodzi. Takiego zrobię sobie Instagrama, fajną grafikę wrzucę, fajny reels pójdzie i zarabiam pieniądze. Nie? Tylko to działa na krótką metę. No a potem musisz już, wiesz, jakby tę firmę rozwijać przez kompetencje tak naprawdę, nie? Które zbierasz do zespołu, przez zespół, który budujesz, przez to, że ty w ogóle analizujesz, śledzisz, edukujesz się i wiesz, w jakim kierunku to powinno pójść. Skąd się u ciebie bierze to zrozumienie tego procesu? Ja byłem młodym chłopakiem, trochę czytałem książek, ale brakowało mi tego long-term thinking tak zwanego. Brakowało mi tego myślenia, że coś zajmuje czas i dopiero z podcastów się tego nauczyłem. A u ciebie widzę i to fajnie powiedziałeś, że na każdym etapie jest problem do rozwiązania. Na każdym etapie musisz budować kompetencje. I czy ty miałeś tak zawsze? Wyciągnąłeś to z książek? Z książek nie, ale wydaje mi się, że bardziej to wyciągnąłem chociażby z tego, że widziałem, ile zajmuje czasu chociażby zbudowanie fajnego bloga, no, czy zasięgów dużych. Ale jednocześnie nie poddałeś się na pierwszym roku tego bloga, o to mi chodzi. Bo ja się nie poddaję. No. Czyli po prostu taki jesteś. No jak mi powiesz, że nie przebiegnę maratonu, to przebiegnę maraton. To dlatego przebiegłeś maraton? Tak, no, bo mój brat jest maratończykiem i to bardzo ogarnięty. I moja siostra, my dopingowaliśmy mu na maratonie jednym. Jechaliśmy koło niego na rowerze i siostra powiedziała, ale trzeba być kozakiem, żeby taki maraton skończyć. I ci siadło na ego. No, ja mówię, gówno prawda. Wystarczy trochę trenować. Ona mówi, ty byś nigdy nie przebiegł. A ja mówię, za rok przebiegnę. No i przebiegłem, nie przebiegłem w takim czasie, ale przebiegłem. Ale wiesz, no ja nie lubię, jak ktoś mi mówi, że czegoś nie mogę zrobić. Oczywiście się zazwyczaj to wtedy robię, aha, ale to tak miałem taki, jeszcze byłem bardziej buńczyczny, taki charakter, teraz mam w dupie, bo nie muszę nic nikomu udowadniać. Ale koniec końców, ja lubię sobie dawać takie porąbane cele przed sobą. Ktoś mówi, a ty już tam masz tak super, gratulacje i podcasty. Ja mówię, wcale ja spoko, jeszcze można dużo zrobić i ja uważam, że mam duży taki potencjał i ja wiem, że tą motywację w sobie jestem w stanie wskrzesić. I ja na przykład podchodzę do wielu projektów, które robię, no dobra, robię je, nie wyjdą, to zrobię inny, tutaj robię teraz, za chwilę będę robił gdzie indziej, też nie wyjdzie, trudno, wyszło fajnie. Wiesz, jakby traktuję to, nie patrzę na swoją branżę, jak wielu moich rówieśników i tak dalej, że on cieszy się, że pracuje sobie w zawodzie i on już pracuje w zawodzie. No i czeka albo aż go zwolnią, a jak nie, to będzie pracował w tej firmie 35 lat, nie? Ja uważam, że życie jest zbyt wspaniałe, żeby w jednym miejscu tak długo siedzieć. Lubię poznawać nowych ludzi. Zawsze na przykład przez całą moją karierę robiłem kilka rzeczy naraz. Jak pisałem o koszkówce, pisałem o modzie męskiej, pracowałem w sklepie, pisałem to, wiesz, angażowałem się w jakieś social media, rozwijałem wiele rzeczy naraz. Lubię się uczyć nowych dyscyplin sportowych, wiesz, nie wiem, teraz chciałbym się nauczyć pewnie w tenisa bardziej grać, lepiej w ogóle grać, bo gram w squasha, może w golfa, może pływać bym się chciał nauczyć tak bardzo dobrze, więc to dziś mam tam z tyłu głowy, że wiele rzeczy chciałbym się nauczyć grać na jakichś instrumentach i uważam, że języki? Wiesz, proszę? Języki? No języki pewnie też bym chciał się może nauczyć właśnie jakiegoś takiego, wiesz, bardziej mi ciągnie w jakiś kierunku, jakiś, wiesz, hebrajskiego, jakiegoś łacińskiego, takiego czegoś. No proszę. Bo tam jednak ten, co mi jest przydatny angielski, to rozumiem i znam na tyle, żebym nie miał problemu z komunikacją, więc a tak uczyć się na siłę, powiedzmy, portugalskiego, którego nie użyję, to już wolę się nauczyć łacińskiego, którego... Albo hebrajskiego. Wiesz, gdzieś tam tak dla totalnej takiej beki w ogóle cokolwiek innego z boku, żeby zrobić. Więc ja uważam, że przede wszystkim trzeba sobie zadawać często pytania, co dalej, co ja bym chciał dalej robić, gdzie ja siebie widzę za kilka lat, jakie kompetencje powinienem zdobyć, jakie umiejętności na przykład powinienem zdobyć, co by mnie do tego kierunku gdzieś tam było blisko, tak? Ja wiedziałem, że miałem jakieś duże marzenia, jak na przykład byłem blogerem i marzyłem już o zegarkach, kolekcjonowałem zegarki i mówię, kuźwa, ten zegarek kosztuje 150 tysięcy. Ni cholery nie zarobię na to, prowadząc bloga, nie? Mówię, to muszę coś zmienić w swoim życiu. Aha. I mówię, okej, no może ktoś powie, dobra, ale ty w wieku 22 lat zarabiasz już bardzo ładne pieniądze. A ja mówię, no ale w dupie to mam, bo jak nic nie zmienię, to dalej będę tyle zarabiał w wieku 30, a w wieku 40 to wcale nie będą takie bardzo ładne, nie? A może już w ogóle przestanie mój blog zarabiać. Więc mówię, dobra, trzeba coś zmienić. No ten e-commerce, no to pójdźmy w ten e-commerce. No w sumie już trochę coś tutaj łapnąłem, nie? No to tak zawsze szukam jakichś punktów zaczepienia, zastanawiam się, co by mogło mnie interesować. Teraz patrzę z perspektywy takiej realizacji, że na przykład chcę bardziej zadbać o swoje, wiesz, zdrowie. To jest też taki challenge dla mnie teraz, nie?
Tobie w ogóle pytanie trzeba zadawać. No widzisz. chciałem cię zapytać o ambicje, bo gdzieś już mówiłeś, że masz trochę, masz taką wybujałą ambicję i teraz powiedziałeś, że jak zaczynałeś bloga, to myślałeś już o zegarkach za 150 tysięcy. Więc to też się zastanawiam, skąd bo miałeś... Bo to był blog o zegarkach. Też między innymi, więc chcąc nie chcąc. Mhm. Gdzieś widziałem, że jestem bardzo daleko. No, kolekcjonujesz zegarki, no i masz zegarek powiedzmy jakiś tam za 2-3 tysiące, 3 tysiące złotych, no a piszesz o wszystkich zegarkach najcudowniejszych na świecie, które są warte 50 i milion, no to mówisz... Coś tu nie gra. Coś tu nie gra, no wiesz o co chodzi. To jest takie lizanie cukierka przez papierek. No to takie, no fajnie, no ale to... Kurde, ja tak zastanawiałem, co ci ludzie robią, co noszą takie rzeczy? Kim oni są, nie? Czym oni się zajmują? Fajnie, że miałeś taki mindset tak wcześnie. Ja się dopracowałem tego trochę później, więc zobaczymy, gdzie my to zaprowadzi, ale to, że miałeś to już prowadząc, zaczynając bloga, że myślałeś o tym, żeby kupować zegarki za 150 tysięcy, to świadczy znaczy, nieraz jeden kolega, który ze Stanów wrócił, powiedział coś takiego. Ja mówię, kurde, ja tego kosza tak lubię grać. Mówię, jedyną propozycję dostałem z jakiegoś tam klubu, wiesz, to była druga liga. No, wiedziałem, że warunki fizyczne nie są takie, to ja co ja tam na maksa zrobię, to jedyne co mogę zrobić, to więc zerwać w wieku 25 lat. Mówię średnio, a to mój kolega mówi, ale nie mam się, bo tu wiesz, to jest takie marzenie, którego nie spełnisz. Każdy sportowiec chce być olimpijczykiem, patrzy, ich nie spełnia. I tak mówi, no, ja mówię, no tak, tak, ale mówię, nie łamie się tym. Mówi, no popatrz, może być jeszcze właścicielem klubu i też fajnie. Ja mówię, ty, no rzeczywiście. Zajebiście ci powiedział. Mówię, zajebista rzecz. Mhm. Bo sędzią to bym nie chciał być, nie, ale mówię, okej, w mediach pracować z koszykarzami to fajnie, ale mówię, kurde, właścicielem klubu być jeszcze to jeszcze fajnie. Teraz wiem, że to nie jest fajne, nie? Że się nie chciałbym być, ale mówię, ale to mnie tak na pewien czas zmotywowało dość mocno, że pokazał mi, okej, no może i nie będziesz grał, ale możesz być blisko swojej dyscypliny. No i po jakimś czasie zostałem właścicielem największego magazynu koszykarskiego w kraju. Mhm. Jedynego, który wychodził do druku, z największym fanbase'em w Polsce, bardzo mocny temat. Nie? No i wiesz, rzeczywiście tak pewne rzeczy działają, więc... Potem, jak jesteś tylko odpowiednio mądry i zarobisz jakieś pierwsze takie pieniądze, jakiekolwiek, to powinieneś za każdym razem się zastanawiać, co ja teraz, jakie ja tych pieniędzy mogę użyć, aby... Zarobić więcej. Albo zarobić więcej, czyli musisz budować swoje kompetencje, bo na pewnym, na wczesnym etapie życia ktoś mówi, a zarabiam 5 tysięcy, odłożyłem 50. Ja mówię, to włóż to 50 całkowicie jeszcze w siebie, by zarabiał 8 i będziesz jeszcze mógł 3 miesięcy odkładać, więc rób tak, żebyś kumulował w sobie kompetencje, żebyś wartość na rynku pracy twoja rosła. Mhm. No i tak jednym znajomym rozmawiam, a co na przykład robi ten gościu na tym samym stanowisku, co mówi, że zarabia 2 razy tyle, co ty? A, on jest po takim kursie w Stanach. Ja mówię, ile ten kurs kosztuje? Daj spokój, 40 koła. Ja mówię, to też włóż sobie w ten kurs to i wiesz. I on mówi, no nie mam teraz takich pieniędzy, ale rzeczywiście może tak zrobię. No, więc to trzeba pomyśleć tylko, jak te pieniądze mogą być narzędziem w twoich rękach, które pozwolą ci zarobić. Jeżeli wtedy zobaczysz, że zbudując swoje kompetencje, rzeczywiście zarabiasz więcej, czyli awansowałeś raz, bo niestety to się będzie wiązało z tym, żeby musiał pracę zmieniać, bo raczej w twojej firmie nikt ci nie będzie doceniał. Przyszedłeś na poziomie 5, to nikt ci za chwilę 50 nie zapłaci. To jest właśnie ten ból, że... No to, jednak... ale to jest tak działa, nie? Że jak chcesz dostać podwyżkę, to musisz szukać pracy nowej. No ale to powiedzmy na to trzeba być gotowym na tą drogę. No to i potem co chwilę zbudujesz kompetencje, robisz nowy kurs, idziesz do nowego pracodawcy i tak dalej, pytasz. Za chwilę się budzisz, masz zdecydowanie więcej zarabiasz. Potem jesteś w stanie już odłożyć, powiedzmy, nie wiem, jakąś kwotę fajną w miesiącu, solidną. To musisz się zastanowić, dobra, co ja teraz z tym pieniędzmi mogę zrobić? W co zainwestować? Nie skonsumować, nie kupić sobie nowe buty, nie kupić sobie jakiś zegarek, który nie ma wartości i nie będzie miał wartości inwestycyjnej. Nie kupić, wiesz, jakieś pierdoły typu nowy model iPhone'a, który mój stary działa, ale ten ma lepszy aparat. Wiesz, nie iść w tym kierunku, nie brać auta w leasing, nie brać nawet chaty na kredyt, tylko w młodym wieku inwestować w siebie i potem pieniądze, które zarabiać, inwestować w swoją przyszłość. Jak ty, jak przechodziłeś załóżmy z bloga do e-commerce, jakie starałeś się rozwinąć kompetencje wtedy? No ja wtedy zainwestowałem przede wszystkim, zacząłem się dużo dowiadywać na temat tego, jak działają w ogóle pieniądze na świecie. Czyli dużo zacząłem czytać o w ogóle takie ciężkie książki ekonomiczne, jakiś tam inteligentny inwestor i tak dalej. To było cholernie nudne. Mówię, dobra, muszę coś prostszego mieć. Mhm. Zacząłem szukać jakichś prostszych książek w ogóle o biznesie, takich wiesz, takich nawet prostych, tylko jakaś biografia kogoś, nie? Takie, żeby się zainspirować. Zobaczyć, jak oni do tego podchodzili. Na przykład wiedziałem, że mam, powiedzmy, strzelam 200 tysięcy na koncie i mówię, no i co? No przecież to życia nie zmieni. Marzeń mi nie spełni. Co najwyżej na jakąś fajną podróż pojadę i sobie trochę zostawię. Szczęśliwy nie byłeś nagle?
Nie, bo takie myślenie jest deprymujące, bo pracujesz dużo na coś, robisz to, co lubisz, okej, masz super pozycję, lepszą niż rówieśnicy, lepszą niż wszyscy dookoła i fajnie, bo to są jakieś oszczędności, ale koniec końców dochodzisz do wniosku, że to nic w życiu nie zmienia, bo nic co w życiu nie zmienia. Trochę bezpieczeństwo daje. Daje poczucie bezpieczeństwa, ale ja je miałem tak wcześniej, więc to było to poczucie bezpieczeństwa przez jakiś dłuższy czas, bo wiedziałem, bo czułem się bezpiecznie, bo też czułem, że mam taką wiedzę i kompetencje, że... Że to i tak, w końcu i tak się pójdę stanie. Gdzieś na rynku pracy takiego pracownika, jak ja będą chcieli. Zawsze tak byłem dość pewnie nastawiony do tego, jak ten rynek wyglądał. Mówię, jak ten baran znalazł tą robotę, to ja tym bardziej ją dostanę. To pójdę do niego, powiem, że będę lepszy. No, wiesz, no tak trochę to wyglądało, że czułem dość pewnie, na każdym etapie swojego życia byłem dość pewny siebie na rynku pracy. Od dziecka taki byłeś, czy jakoś wydzielał? Ja raczej nie miałem problemu z pewnością siebie. Zawsze mówili mi, że pyskaty, problemy w szkole, jak miałem, to głównie problemy z takimi, wiesz, jakimiś odzywkami, jakimś takim. To jest właśnie ciekawe odnośnie ciebie, bo jak ja ciebie widziałem w internecie i ubierasz się w ten sposób, w jaki się ubierasz i prezentujesz się w ten sposób, to ja myślałem, że ty jesteś takim on-on typem. I później widzę cię na Instagramie i widzę, że komuś odpisujesz spierdala i mówię sobie, ten gościu chyba nie jest taki on-on, jak mi się wydawało. A dużo są tak na początku do mnie mówisz, szanowny panie Jakubie i tak dalej. Nie, wcale się nie dziwię. 29 lat, wiesz, bo ja lubię klasyczną modę męską. Pewnie wiesz, ten kwestia tych zegarków, jakiegoś takiego wyczucia stylu, które uważam, że też mam na jakimś wyższym poziomie. Bo bardzo lubię to po prostu, bardzo długo na tym pracowałem. W sensie nie pracowałem, tylko wiesz, pracowałem w tej branży cholernie długo. No to chcąc nie chcąc tego się uczysz. I gdzieś się wkręciłem w tą modę męską na tyle, że teraz jestem klientem, konsumentem i tak dalej, więc to się gdzieś wyróżnia, tak? Na tle polskiego Instagrama. No jest to coś innego. No jakieś, wiesz, gościu w marynarkach, w garniturach. No pewnie jest to inne, tak? Jest, zdecydowanie. No więc no właśnie o tym mówię, mając na myśli to, że jest jakaś inna estetyka. No to ludzie takiego kija łapią do mnie, tak wiesz, podchodzą do mnie, okej, to pewnie jakiś tam, wiesz, Sir Jakub, który pewnie, wiesz, nie wiadomo kąd, z jakim backgroundem, pewnie Harvard skończył, wiesz, i tak patrzą trochę do tego bardzo sztywniutko, podchodzą do mnie, z tym, że, ale to właśnie, wiesz, takie patrzenie stereotypowe, tak? Na mnie. No, ale nikt tak naprawdę nie spotkał się ze mną, nie napisał do mnie, nie chciał się dowiedzieć tak naprawdę, jaki jestem, czy jaki byłem. To prawda, ja się zawsze śmieję. Mój brat jest sprzedawcą i chodzi w garniturach i mówił, że jak wchodzi do na przykład urzędu, jak wchodzi w koszulce, jak wchodzi w garniturze, to po prostu jest totalnie inna obsługa w urzędzie. Oczywiście, ja o tym mówiłem już tyle razy. I się śmiałem z tego i mówiłem, jakie te panie w urzędzie są głupie, że tak reagują nie, na garniturze. Nie, ale cały świat tak działa. A teraz ja reaguję dokładnie tak na twój garnitur. Tak, dokładnie, cały świat tak jest zbudowany. Słuchaj, no jak wchodzisz do restauracji ubrany ładnie, pod krawatem na przykład, a ja praktycznie codziennie krawat wiązałem przez jakiś czas, teraz mniej już, tak, ale formalnie chodzę ubrany, ale dalej lubię bardzo. Jak idę do restauracji, to zawsze się ładnie ubiorę, czy gdzieś wyjdę, na przykład na spotkanie też się zawsze ubiorę jakoś tak, wiesz, z szacunkiem, a nawet czasami dużo bardziej niż powinienem, nie? No to tak przyjdę ubrany tak w t-shircie, to tam no niestety nie ma miejsca i nie ma, tak ogólnie jest taka zlewka, czy w banku, czy gdzieś tak w takiej obsłudze klienta. Jak przychodzę odwalony w garnitur, to zawsze się miejsce znajduje. Chyba jeszcze nigdy nikt mnie nie wywalił z restauracji, nie powiedział, że nie ma miejsca. Mówię oczywiście o jakichś nowojorskich topowych restauracjach, gdzie się bukuje pół roku do przodu, ale tak mówię o wrocławsko-warszawskich realiach. Wejście do salonu, typu wchodzę kiedyś do salonu, bo chciałem sobie kupić sam samochód i wchodzę, bo zastanawiam się jaki, miałem dwa, tak w pierwszym etapie rozważałem. Do salonu wchodzę marki Mercedes i akurat przyjechałem Uberem ze squasha jakoś, czy z siłowni, wiesz, w ogóle ubrany jak zip, nie? Wchodzę do salonu, mówię, dzień dobry, zainteresowany jestem GTR-em. Tam ktoś kiwnął palcem, ten nie przyszedł, ten nie poszedł, ten nawet nie podszedł. A ja mówię, mógłby pan to otworzyć? No, kluczyków nie wziąłem. Ja mówię, no to już tutaj na pewno nie kupię z tego samochodu. No i kupiłem koniec końców inny. Powiedziałeś mu to? Nie, jakby powiedziałem, to dziękuję. Ja to tam. Jak już chciałem być bardzo chamskim, mówię, to hop, nie? No to co ja mam powiedzieć? To, że pan zapomniał kluczy z biurka, to proszę się wrócić. No ale jak na tyle pan jest zmotywowany, że nie chce pan tego auta sprzedać, no to ja pójdę do innego salonu, że to pojadę do Warszawy, czy gdzieś sobie kupię gdzie indziej. Tym bardziej we Wrocławiu są chyba trzy. To też nie będzie żadna frajda z nim współpracować dalej. No nie zrobi ci w ogóle, wiesz, no to co, ja będę musiał złote zegarki na spotkanie zakładać, żeby goście się ze mną rozmawiać? Nie, właśnie to jest o to chodzi. Ja pracowałem w obsłudze klienta i wiem, że jak to wygląda i to jest takie stereotypowe patrzenie, jest bardzo mylne, ale wiesz,
Ja też uważam, ja też na swoją obronę powiem, bo powiedziałeś trochę tak, jak byłbym chamem ubrany w garniturach. Nie powiedziałem, że jakby nie mówisz to takie powiedziałem... spierdalaj, ale czasami ja uważam na przykład, że takie lepsze jest takie szczere, proste, chamskie spierdalaj, niż takie, a wiesz, może nie, może innym razem, a może głupi jesteś, a może czegoś nie wiesz. Wiesz, ja chodzi o to, że takie spierdalaj to czasami komuś da bardzo dużo do myślenia, bo my żyjemy w takim kraju, że czasami pewne rzeczy żołnierskimi słowami nie nazwiesz albo zbyt konkretnie. No to myślę, że ktoś sobie takiej nie zrobi takiej małej lekcji z tyłu głowy i nie odrobi tego zadania. Nie dotrze to do niego. Ja już zauważyłem na pewne rzeczy, że to nie dociera. Że możesz tłumaczyć, pisać, a to są głupie dyskusje potem. A ja nie zamierzam z każdym z moich 121 tysięcy followersów, czyli to mam zdyskutować, bo nawet nie mam ochoty tego robić. Ja bym chciał tylko sprostować. Ta odpowiedź była na wiadomość od jakiegoś gościa odnośnie kogoś, kogo udostępniłeś i ktoś napisał, że tego pana to wstyd udostępnia, czy nie wypada udostępniać, czy coś takiego. A ty napisałeś... On powiedział i może, moja opinia, no ja... A ty napisałeś i może spierdalaj. Tak dobrze dopasowałeś odpowiedź, więc to nie było tak, to że... To było kontekstowe. To było bardzo kontekstowe, bardzo dobra odpowiedź. Nie, no i staram się być kulturalny, staram się, no wiesz, zachowywać godnie i jednak reprezentuję... Pewnie za mną jakieś też ludzi, jakieś firmy i uważam, że robię dobre rzeczy, że wiesz, oczywiście mam jakieś błędy i tego typu może to też jest błąd, że nie powinienem, ale ja nawet teraz nie uważam, że dalej bym pewnie tak odpowiedział. Moją sympatię zyskałeś. Nie, ale to nawet nie chodzi o czyimś sympatię, bo ja szczerze nawet mam to gdzieś. Nie? Czy ktoś mnie lubi, czy mnie nie lubi, bo nie, wiesz, no to jest miło, spoko, ale nie robię tego dla poklasku. Ja tak ogólnie nie robię tego, wiesz, ja uważam, że to, co robię na Instagramie, jak się tam wiedzą dzielę i czy robię jakieś kursy, czy nie kursy, to po prostu ci ludzie, co to śledzą, powinni się cieszyć, że to śledzą, nie? Mhm. Bo ja bym w swoim wieku chciał trafić na takiego gościa, który tyle rzeczy będzie miał do powiedzenia i tyle rzeczy ciekawych się dowiem. I tak patrzę na to, jak pytam się ludzi, kogo można byłoby ciekawego śledzić, obserwować, którzy mogliby naprawdę dać ci wartość, to jest mało tych profili. Teraz jestem trochę, zastanawiam się, jeśli jesteś na tyle pewny siebie, to teraz zastanawiam się, jak skąd się wzięły te twoje doubts, wątpliwości, jak robiłeś kurs. Bo z jednej strony jesteś turbo pewny siebie, a z drugiej strony jednak jak... Ale zawsze te wątpliwości będą. Przed każdym projektem, jak mam, to ja się 10 razy zastanawiam. Mm. Bo zbyt ciężko pracowałem na swoje pieniądze. Wszystko w całym swoim życiu zarobiłem samemu. Więc nie chcę podchodzić do projektów, do tematów bez przemyślenia, bez biznesplanu jakiegoś, bez jakiegoś planu w ogóle jakiegokolwiek. Więc to było typu, dobra, mam 100 tysięcy wydać teraz na kurs, który może mi się nie sprzeda, czy na przykład mogę sobie kupić kolejny zegarek albo pojechać fajną podróż. Nie? To zawsze jest takie. Ja zawsze nawet mówię, że no nawet każde 2-3 tysiące, 3 tysiące złotych dla mnie to jest dużo. Nie? Mhm. To się nic w moim życiu nie zmieniło, bo jeszcze 10 lat temu to pisałem teksty za darmo i 1000 złotych było w cholerę dużo, a największym nagrodą było to, że dostałem laptopa. Więc ja cały się z tyłu głowy czuję jak taki mały Jakub, który dziś zaczyna. I widzę też koło wielu moich znajomych czy członków rodziny, którzy nie zarabiają takich pieniędzy dużych i z szacunku chociażby do tego, jakie oni mają wypłaty, to ja nie będę tutaj, wiesz, sobie o 5000 zł z ulicy nie podnosił. Więc ja mam też takie trochę podejście, mówię, dobra, jak mam robić ten kurs, to muszę przygotować do niego tak, żeby zrobić tym naprawdę dobry wynik, żeby co najmniej mi się zwrócił, co najmniej, żebym wyszedł na zero, a żebym jeszcze coś zarobił w perspektywie rocznej. No ale zobaczyłem, że trochę źle ten rynek oceniłem, że jest bardzo dużo osób, które chcą iść w kierunku e-commerce, a nie tylko e-commerce, bo to jest trochę bardziej o biznesie ogólnie online. No więc po prostu to, że miałem takie też zawahania i niepewności, to były też związane z tym, że ja nie do końca znałem rynek jako taki, wiesz, kursów. Wydawało mi się, że w Polsce ludzie są przyzwyczajeni do darmowej wiedzy, do wszystkiego za free, że no nie będą skłonni zapłacić. No ale jednak gdzieś byłem na tyle przekonujący, że kupili to. Mało tego, wszyscy potem kupili drugą część praktycznie, jeszcze więcej, więc ja nie przeczytałem o tym kursie ani jednej z jej opinii, nawet na jakichś grupach i tak dalej. Nie? Takich zewnętrznych. Teraz ludzie, jak ten kurs jest zamknięty, sobie nim handlowali nawet. Nie? Czy jest jakaś inna otwieralność tego kursu, jeśli chodzi o pierwszą, a drugą część? Czy nie wiesz? Typu? No, rozmawialiśmy o tym, że ludzie kupili ten kurs i go nawet nie otworzyli, nie odpalili tych filmów. I teraz i powiedziałeś, że są dwie części, więc zastanawiam się, czy im i powiedziałeś, że prawie wszyscy, którzy kupili pierwszą, kupili nie, też ogólnie drugą. Całość, tak. Ogólnie całość. Całość tak przeanalizowałem. Czy ty... Ta druga dopiero niedawno jest dostępna, także to tak nie ma co analizować. Okej. Okay. Ale to domyślam się, że nie będą inne statystyki. Ludzie i tak mi mówią, że i tak bardzo dobry współczynnik. Czy ty przygotowujesz się jakoś na to, że idzie kryzys? Tak, oczywiście. Inwestujesz? Czekam trochę.
Czekasz z inwestycjami? Tak, tak, tak. Czyli no, czekasz na spadki? No tak, tak. Bo podobno jeszcze można shortować nad tym się. Ale to też, no, ale tak, ja nie jestem takim graczem giełdowym, powiedzmy w jakimś takim, wiesz, wyrafinowanym, który siedzi i tam patrzy w monitor i ogląda to wszystko, jak to się dzieje, aż tak się na tym nie znam. Ja patrzę na to z perspektywy takiej behawioralnej, nie żadnej technicznej i tak dalej, na cały rynek. Jestem w stanie w miarę czasem trafnie przeanalizować, co się na rynku zadzieje. Patrzę, co się dzieje na świecie, czytam sobie różne globalne media. Jestem bardzo takim aktywnym konsumentem wszystkich możliwych treści biznesowych, więc wydaje mi się, że już pewną wiedzę też mam ze swojego doświadczenia. No i jak nagrywamy ten podcast teraz na przełomie sierpnia, no to w mojej ocenie jeszcze pewnie będzie dużo, dużo gorzej niż jest teraz. Podobno będzie 10 razy gorzej. Nie wiem, no to są takie słowa, wiesz, 10 razy, co znaczy też 10 razy gorzej. Jak będzie 10 razy gorzej, no to już totalna dupa. Ja może w to nie wierzę, bo to jest optymistyczne podejście do życia jednak. Z drugiej strony działam tak, żebym się nie musiał tym martwić. Czyli? Czyli, no nie wiem, praktycznie w ogóle kapitału nie trzymam w polskim złotym. Na przykład. W złocie, czy w złotym, w polskim złotym. Wiem, ale czy w takim razie czy trzymasz w złotym, czy w złocie? W nieruchomościach, wolę sobie jakieś udziały w jakiejś firmie kupić, wolę sobie zainwestować w swoją firmę, która wiem, że zaraz mi wypluje to z zdwojoną siłą, wolę sobie, wiesz, wydeptać swoje ścieżki i gdzieś tam wykorzystać moją dużą wiedzę na temat zegarków i polować na coś fajnego, spisywać się na jakieś odpowiednie listy, wiesz, jakieś akcje. To jest dobra inwestycja, te zegarki? Najlepsza, jaką mam w portfelu? Najlepsza. No pewnie, że tak. Wow. Zdecydowanie, no słuchaj, no, to jest w ogóle inny temat. No to jak tylko masz dostęp i możliwości, bo tam jest tak potężny popyt na te najpopularniejsze modele, no to po prostu nawet się nie zastanawiam. Jestem pozapisywany na wiele modeli zegarków. Buduję sobie historię. Plus jest taki, że tych zegarków w ogóle nie sprzedaję, więc jestem po prostu kolekcjonerem takim z krwi i kości, nie flipuję tym. Więc marki otwierają przede mną coraz szerzej drzwi i zapraszają mnie pod coraz fajniejsze modele. Dzisiaj też mam do odbioru jeden fenomenalny zegarek. Jaki? Patek Philippa Quonaut, taki z żółwego złota. Ja sobie muszę go wpisać. Okej. Okay. Jeden jest z czaszką, to pewnie nie ten. Nie, no wiesz, no ogólnie temat zegarków jest bardzo interesujący, bo jeżeli dobre modele kupiłeś w odpowiednim czasie, jeszcze w cenach retail, nie w cenach z rynku wtórnego, no to można na tym naprawdę bardzo fajnie zarobić. Z tym, że ja jeszcze z tego nigdy nie skorzystałem, bo żeby zarobić, to trzeba sprzedać. Niemniej wiele raportów pokazywało z perspektywy tam ostatnich 10 lat, czyli kryzys 2008-2018, czyli ten okres w historii, no to jednym z najlepszych inwestycji na świecie były inwestycje w zegarki Rolex. Ten zegarek jeden tutaj kosztuje 2 miliony złotych. Odbierasz zegarek za 2 miliony? Nie, to nie ten chyba. Znaczy, albo nie. Masz cenę z rynku wtórnego, wiesz, to jest wariacja, co się na tym rynku dzieje, dlatego o tym mówię. Okay. Najlepszy, no nie wiem, no jeden zegarek, powiedzmy tak, który kupiłem za jakieś 100, może warty za 800 teraz na przykład. Wow, ile czasu minęło? 3 lata. No to gruba inwestycja. A kilka zegarków. To się bardziej opłaca niż prowadzić firmę. A kilka zegarków takich, co kupowałem też w okolicach tam 100, 150, 200, tam jest często warte blisko pół miliona. Czyli to jest ciężko bardzo je dostać? Musisz się zapisywać na jakieś listy i oni muszą cię znać? Cholernie ciężko. Okej. Okay. Wow. Na 3 topowe marki na świecie to praktycznie listy są pozamykane, nie są dostępne dla ludzi z ulicy, musisz mieć dużą historię zakupową, tylko stali klienci, wydeptać sobie bardzo długo, musisz być dla nich poważny, wiarygodny i tak dalej. A jakieś zegarki na przykład za 30 koła to są... Od tego zaczynałem, tak. I 10. Warto je kupować? Pewnie, że warto. I też rosną tak ceny? Na pewno trzymają często. Inflacyjnie obronią. Okej, okay. To jest bardzo ciekawe. No wiesz, no, jest kilka Rolexów, co kupić za 30, a jest warte 100. No. To jest ogromna przebitka. To jest ogromna przebitka. No tylko nie kupisz za 30 bez, powiedz, jakiejś odpowiedniej historii zakupowej i czekania 3, 4, 5 lat. Ja jestem na tym etapie, że już ich historię mam w wielu butikach i marki wiedzą, że tego nie sprzedaję i raz na jakiś czas sobie dostanę. Ale to jest, wiesz, i tak jeden zegarek rocznie, tam powiedzmy. Czyli na rynku wtórnym też czasami czegoś szukam. Ja się po prostu na tym bardzo znam, więc jestem w stanie też znaleźć okazję, jestem w stanie też przeanalizować, co się będzie za chwilę, co się może na rynku wydarzyć. Obserwuję to dość dynamicznie, więc... Czyli jeśli wszedłbym sobie dzisiaj na stronę Rolexa i kupił sobie Rolexa, to się nie opłaca? Nie kupisz. Nie kupię, nie da się tak kupić? Nie. No co ty? Naprawdę nie mogę... Nie, na stronie na pewno nie kupisz, w butiku żadnego nie kupisz. No co ty, nie mogę kupić Rolexa na stronie? Listy są zamknięte na wszystkie
o modele. Może tam ci pozwolą na jakiś jeden podstawowy, na którym akurat... Nie wiem, jak to teraz wygląda, bo co chwilę ta sytuacja się na rynku zmienia, ale w mojej ocenie, jak pójdziesz dzisiaj do butiku, sobie powiesz, że chciałbyś kupić jakiegoś tam Rolexa, powiedzmy, pokażesz im model, który akurat ci spodoba, to szansa na to, że pozwolą, to jest... Naprawdę? Nie wiedziałem, że nie można kupić 5%. Zegarków. Wow. No słuchaj, skoro zegarek w butiku kosztuje 10 tysięcy euro, a na rynku wtórnym kosztuje 25 tysięcy euro, to nie dlatego, że go łatwo można kupić w butiku. Na logikę. Tak jak Yeezy się kupuje ciężko. To jest tak jak z zegarkami, nie wiem, AP Royal Oak, to w ogóle wariactwo. Kupujesz za 20 tysięcy euro, a zegarki warte są 50-60 tysięcy euro. Czyli z automatu, to jak ktoś by ci dzisiaj miał podarować 40 tysięcy euro, to myślisz, że tak to łatwo wygląda? No nie wygląda. No to jest zwariowany rynek. Wiele jest takich na świecie takich rzeczy. Czyli... No przecież też nie kupisz wolnosącego Ferrari od ręki. Tak? No tak. Nie kupisz, nie? Jakby no... Co to znaczy wolnosące? Czyli to jest jakieś specjalne... Nie, no to jakieś tam lepsza wersja silnika, jakiś najfajniejszy, najciekawszy model przez kolekcjonerów i tak dalej. No nie kupisz go tak. Nie mogę sobie pójść do salonu Ferrari i kupić Ferrari. Myślę, że nie. Naprawdę. Jestem nieco przekonany. Może tam jakieś jedne, dwa modele ci powiedzą, że tak, że to pewnie coś w tym kierunku, pewnie się długi czas oczekiwania i tak dalej. Czyli to jest jeszcze bardziej niedostępne, niż się ludziom wydaje. No dlatego to też jest tyle warte. Przez fakt oczekiwania, przez fakt niedostępności. No, ile ty czekałeś na Astona? No akurat tu nie było tego problemu. Astona można kupić? Astona można kupić, no. Pół roku. To jakich fur nie można kupić? Czy wiesz, no Ferrari też kupisz, ale tam chyba mówimy o jednym czy dwóch modelach, których nie kupisz. Wydaje mi się, że wielu Lambo też nie kupisz. Jak wychodzą jakieś limitki typu 500 sztuk na świat, też nie kupisz. No bo to jest zbyt dużo chętnych na to. To ogólnie te marki mają to, że popyt naprawdę przewyższa podaż. A marki zegarkowe też w ogóle. Czyli z twojej perspektywy najlepsza inwestycja to zegarki. No jak masz wiedzę. Jeśli chcesz je zalokować. Jak masz wiedzę. Czyli jak wiesz, który kupić. Tak, masz wiedzę, dojścia. Tak, no ale to jest praktycznie rynek niedostępny dla takiego zwykłego zjadacza chleba. Najlepsza inwestycja w siebie dalej nie będą zegarki, tylko inwestycja w siebie. To wiem. Podróże. Ale chciałbym lokować gdzieś pieniądze. Podróże dlaczego? Kształcą mądrych ludzi. Czemu uważasz, że kształcą? No jak coś fajnego w tej podróży będziesz robił i się rozwijał, ludzi poznawał, no to super. Ja miałem, kiedy tylko wiesz, no jak pojedziesz na All Inclusive do Egiptu, pierdolnie się na leżak, no to nie za bardzo. Ale jeżeli na przykład mówimy o podróży, ja uważam to za wzór takiej jednej z fajniejszych podróży, którą odbyłem w życiu. To była samolubna podróż na Bali na 3 tygodnie. Poznałem multum ciekawych, interesujących podróżników, innych ludzi. Byłem samemu, więc byłem skazany na kontakty z innymi. Ja, że jestem gaduła i lubię rozmawiać, no to poznałem ludzi z Australii, z Wielkiej Brytanii, z Chin, w różnym dziwnym miejscu świata. Poznałem jakiegoś właściciela hotelu z Londynu i tak dalej, więc kontaktów też jakichś fajnych nałapałem. Poznałem inne spojrzenie na świat. W ogóle otworzyły mi się oczy. Zobaczyłem, jak trzeba żyć. Ja zobaczyłem wtedy jakiegoś 30-latka, który grał sobie w golfa i zacząłem z nim rozmawiać. On mówi, że firmę sprzedał rok temu i on sobie już... A ja mówię, ty. To, ja mam, to ile miałeś ja mam 20 lat? 20 lat. On 9 lat starszy jest. Mówię, ten ziom sprzedał firmę i on sobie gra w golfa na Bali. Ja myślałem, że w tym wieku to jeszcze charuwa jest. Ja mówię, okej, to są tacy ludzie, to nie jest tylko w bajkach Hollywood, nie? Czyli ja jestem jeszcze za wcześnie w procesie, bo jak ja pojadę gdzieś, to ja mam tak, no fajnie, tu wszystko mi się podoba, ale ja mógłbym teraz siedzieć i pracować. Ja mam tak, jak gdzieś pojadę, więc ja jeszcze nie jestem gotowy na podróże. Prawda jest taka, że jak pojedziesz na taką dobrą, spoko podróż, rzeczywiście trochę się zresetujesz i zostawisz laptopa, na przykład zostaw sobie laptopa i telefon i pojedź sobie na taką podróż właśnie na Bali, popłyń sobie gdzieś tam łódką na Lombok, tam wysiądź, pobądź, pochodź, przenocuj gdzieś bez planowanego noclegu. Ja tak miałem właśnie, jak na Gili pojechałem. Zjaraj sobie blanta tam z kimś i wiesz, o co chodzi. I nagle łapiesz taki w ogóle... Narkotyki? Potem nagle sobie siedzisz, mówisz sobie... To chyba właśnie o to chodzi w życiu, nie? Ja wtedy miałem tak, że właśnie popłynąłem sobie na taką małą wysepkę. Na tej wysepce sobie siedziałem, jadłem owsiankę na plaży i mi woda podmywała stopy i sobie tak jak teraz siedziałem, mówię sobie... Się oglądałem, mówię, a to chyba właśnie o to chodzi w życiu. I tak się zastanawiałem, wow. I tak zastanawiałem się w ogóle, kurde, tak ciekawe, jak dużo osób w ogóle tak sobie wtedy mogło to, wiesz, dochodzi do takiej sytuacji, żeby takie coś pomyśleć. Ja wtedy sobie na pewno powiedziałem, nie wiem, co będę w życiu robił, ale muszę często podróżować. Muszę łapać takie chwile, w których jestem w stanie tak sobie usiąść, odpocząć i taki totalny reset mieć. To tak na dłuższych urlopach zaczęło mi się to udaje. No i wtedy wtedy się włącza co innego, zaczyna się włączać takie myślenie, patrzy swoje życie z takiej perspektywy z boku, przynajmniej ja tak mam, i raz, że doceniasz siebie, zauważasz, co jaką dobrą robotę wykonałeś, więc cieszysz się, że w tym miejscu jesteś, bo na to zarobiłeś, więc taka duma rośnie i też
taka motywacja dzięki temu do jeszcze większej, cięższej pracy. Mózg się resetuje. Pojawiają się super mądre, kreatywne pomysły, jak coś jeszcze ulepszyć, bo tam dużo takich kreatywnych mit. Ja najlepsze pomysły zawsze wpadają na wakacjach. Albo pod prysznicem. No coś takiego, gdzie jest spokój, gdzie jest natura, gdzie jest jakaś, wiesz, jesteś sam. Nie na browarze ze znajomymi, nie pomyślisz wtedy. Także to musisz, wiesz, być sam ze sobą. Może za krótko, ja byłem sam ze sobą i to było dla mnie w ogóle zaskakujące, że pojechałem gdziekolwiek sam ze sobą, bo jakbym miał pojechać gdzieś sam ze sobą, to bym się bał, że ludzie pomyślą mnie, że jestem jakiś dziwny i pojechałem sam. Teraz jak byłem sam na wakacjach, to po prostu... Czy wiesz, ja właśnie wtedy już nawet nie myślałem, co ludzie pomyślą. No ale miałem takie pstryczki, bo ja wtedy byłem sam, nie byłem kobiety i tak dalej, więc... Mogłeś. Nie, ale tak mówili do mnie, no tak sam, co tam, nie chcesz jakąś sobie laską pojechać? Ja mówię, ale to trzeba samemu czasami pojechać. Ale to nie rozumiesz pewnych rzeczy. Ja na przykład, wiesz... Trzeba się pozastanawiać czasami. Tak, posiedzieć sobie, pomyśleć. Ja lubię mieć taki swój azyl, w którym, wiesz, ja na przykład w mieście taki azyl znajduję spacerując samemu po mieście, nie? Ja lubię spacerować z kimś, gdzieś iść, ale tak, no, lubię jak ten spacer mam sam, nie? To tak. Nad czym się wtedy najczęściej zastanawiasz? Nie, nawet słucham muzyki nawet. Nie chodzi o to, że mam o czymś myśleć, sobie oddycham, po prostu idę, wiesz, o czymś rozkminiam. Tak, fajnie, o czymś marzę sobie na przykład. Fajnie, że doszedłeś do takiego momentu, że masz taki luzik, że możesz to robić, ale jak mówisz, że jak miałeś 20 lat, też to może robię... co, nie możesz na pół godziny pójść pospacerować? Słuchaj, równie dobrze dzisiaj mogłem tu przyjść do ciebie, nie przeparkować auta, miałem 1,7 kilometra, ale wsiadłem w auto, mówię, o, blisko mam, myślałem, że dużo dalej. Aha. Będę musiał tutaj jechać i dłużej, dlatego, że byłem przed czasem. Mówię, a, to może zaparkuję to auto, przejdę sobie spacerem, bo w sumie to wiesz, zdrowie jakieś będzie, nie? No a tak to nie jestem jakimś szwrikiem, który cholernie tam o siebie dba i wiesz, i waży każde ziarenko ryżu, ale to też jest bardzo istotne, żeby tam móc o siebie zadbać. A to też jest bardzo ważne, na przykład perspektywa tego, żeby sobie czegoś nie odmówić, żeby sobie nie odmówić fajnego wyjazdu, nie wiem, jakichś słuchawkach, o których marzysz. No bo to ci daje namacalną, codziennie rano ci przypomina, że wiesz, po co pracujesz. To ci codziennie będzie przypominało, okej, jak będę jeszcze zapieprzał, to sobie kupię jeszcze lepsze, jeszcze fajniejsze. No, przynajmniej dla mnie tak to działało, nie? Za każdym razem. Tak motywacyjnie mocno na mnie to działało. Każdy zakup jakiegoś takiego zegarka, pierwsze marzenie zegarkowe spełnione, drugie, trzecie, piąte. Zawsze tak na mnie motywacyjnie działało. Teraz miałem tak z Astonem. Całe życie marzyłem o tym Astonie. Jak dziecko mówiłem nawet w pierwszym wywiadzie, jaki w życiu udzieliłem. Na samym końcu pani mnie spytała, czy osiągnąłem sukces? Ja mówię, że nie, jeszcze jestem młody, mam 19 lat, jaki sukces? Mówię, sukces, jak sobie kupię Astona przed 30. Ale to jest fajne, że miałeś takie plany, bo jak tutaj przychodziłeś, to chciałem cię pytać o to, jak ci się zmieniał mindset na przestrzeni, że na początku pewnie nie myślałeś o tym, że możesz do tego dojść, a tutaj masz 29 lat i zrobiłeś Astona, ale okazuje się, że ty od początku miałeś taki mindset. No mówię ci, pierwszy wywiad, Gazeta Powiatowa w Oławie, udzieliłem wywiadu, gdzie powiedziałem, że sukces osiągnę, gdy kupię sobie Astona przed 30. Mówię, taką durnotę palnąłem, nie? To jest durne. No, to gratulacje. A teraz go kupiłem, tylko znaczy, dlatego mówię, kurwa, 30 się zbliża, mogę sobie kupić, sobie kupiłem, nie? No ale nie, no tak, wiesz, już chodził dawno za mną, tak od 27 roku życia, gdzie się pojawił i tak w głowie mówię, a chyba kupię teraz. Już w konfiguratorze miałem z 10 wersji skonfigurowanych, to mówię, dziś odszukam, mówię, o, konfigurator się zmienił. Mówię, dobra, w końcu kliknę gdzieś tam, jeszcze to mnie tam zmotywowało. On jest piękny, ten, którego kupiłeś. To jest jakaś wersja najnowsza, nie? Jakiś czas temu widziałem w mieście w takim zielonym, oni mają przepiękny zielony kolor. Tak, to już jest sprzedany, F1 taka. Czyli ty nawet wiesz, który to? Tak, no bo ja go testowałem, ja miałem nawet go kupić, bo... Ten zielony jest po prostu przepiękny. Przyszedłem do Astona, stał tylko jeden taki, który mnie interesował. No i albo była opcja, albo wezmę ten, co stoi. To właśnie był ten zielony, wersja F1 z jakimś lotką, która mi się właśnie nie podobała i wewnętrzną, które mi się też nie podobało. Cena była podobna za takiego, jakiego miałbym skonfigurować, tylko ten, co ja konfiguruję, to robisz to, co chcesz. I stwierdziłem, że jak już mam kupić auto marzeń, to sobie zrobię takie, jakie chcę. Dokładnie co do jednej niteczki, jednego koloru i takie, co ja zmykam oczy, to mi się śni. Nie? To stwierdziłem, że te pół roku to już czekałem 30 lat, to jeszcze już mnie nie zbawi. Oczywiście to jest mega ciulowe uczucie, jak już spełniasz takie marzenie, kupiłeś, jeszcze tego nie masz. A to oczekiwanie, ten odbiór, to jest fajne to jest uczucie. No? Jak wygląda odebranie takiej fury? Chyba każdej innej, z wyjątkiem tego, że tam pewnie więcej osób się kręci koło auta i jest, ale było jakieś takie całe ściąganie. Jest przykryty takie... jakąś płachtą, ale to nawet słyszałem, że gdzieś w niektórych salonach to tak i Audi, i Mercedes, i BMW też fajne wydania robią.
Ja w przypadku Rustem Mercedesa mam takie standardowe raczej wydanie. To nie wiem, nie mam dużego doświadczenia. Jak to robi, czy jak robi Ferrari, Lambo, czy McLaren, czy kto inny. Nie wiem, co robią. Jakieś tam ładne, skromne upominki, wiesz, fajne słowa. Takie, to miłe jest, bo jednak chyba ci ludzie też wiedzą, że raz, często taki aut nie kupuje, a dwa, no to też przychodzi gówniarz, kupuje auto, spełnia swoje marzenie i widzisz w jego oczach, że łzy ma, czy się jara, no to jest fajne. Nie? No to myślę, że to dla mnie takie miłe doświadczenie, mnie to nie interesowało, czy ktoś, wiesz, tam wtedy mi tylko to auto interesowało i moje emocje, które miałem w głowie i szczerze, wiesz, nie zwracałem aż tak uwagi, czy jest tak, czy nie tak, czy nie tak, bo nawet pewnie jakby mi go na świeżo zoranym polu wydali, to bym się jarał. Nie? Gdzie pierwsze miejsce pojechałeś? To rodziców. Do rodziców. No tak, tak. Jak rodzice zareagowali? A mówiłeś im, że kupiłeś? Tak, no powiedziałem. Ja jestem taki, że wiesz, tak... Kurde, jakbyś to trzymał w tajemnicy? A nie, to nie chciałem takich rzeczy robić. W sensie uważam, że pewnymi rzeczami trzeba się podzielić z najbliższymi i w sumie jak go kupiłem, nie mówiłem, że planuję w ogóle. No tylko powiedziałem, że już przelałem pieniądze, no to wtedy zadzwoniłem, jak już przelałem. No to wtedy zadzwoniłem pierwsze co właśnie do taty, do brata, do siostry. Miałeś stresik, jak przelewałeś pieniądze? Nie. Nie. Czyli to nie było... A czemu? A nie wiem. Nie wiem, jaka dla ciebie, jak duża to jest dla ciebie kwota, bo on jest mega drogi, on pewnie kosztuje ponad bańkę. No nie, no to jest... w sensie właśnie... Dla mnie mega drogi i to jest wynika... Nie, no to są bardzo duże pieniądze. Nie miałem stresiku, jak przelewałem, bo czasami już przelewałem większe pieniądze i to nie było aż tak dużo w moim portfelu, żebym się stresował, ani na przykład myślał, o jejku, mogę kupić co innego, bo ja właśnie zawsze mówiłem, pewne rzeczy takie jak takie, to się kupuje wtedy, kiedy już jest luz. I spełniasz to marzenie w sytuacji, w której już wiesz, że możesz sobie je spełnić, bo jakbym chciał się spuszować, to bym pewnie w wieku 23 lat go sobie, wiesz, na dźwigni wziął, zleasingował. No to... Nieźle ci poszło. No co, no wiesz, jak są wariaci, co pół wypłaty wydają na samochody i tak dalej, to co za problem kupić sobie Astona tak naprawdę, to jest tylko trochę droższe auto. Mhm. Wiesz, okej, okay, będziesz miał problem, będziesz się bujał z ratą. 15 i jakieś 200 musisz, czy 300 mieć na wpłatę albo z zerową wpłatą, to w ogóle byś się bujał i byś miał jakieś warunki absurdalne, ale tak ludzie robią, ludzie nie myślą, nie? Więc ja go odebrałem, byłem taki trochę zestresowany na początku przede wszystkim przez to, że tak jednak, wiesz, trochę inny samochód. No, jedna charakterystyka i to, że jest napęd na tył, ma 500 koni ponad na tył, no to tak... Zarzuca mocno? Nie, nie zarzuca, ale ogólnie czujesz respekt. No, ja czuję. Ja nie mam doświadczenia takiego, że wiesz, przysiadam się z Lambo, Ferrari i 5 innych Astonów, tylko to był pierwszy superkar. A jest niski, taki, że ciężko podjechać gdzieniegdzie? Są drogi, których nie wybierasz na przykład, bo no, jest za niski? No tak, są. Ale nie jest aż tak niski, jak na przykład kiedyś Lambo, czy niektórymi takimi superkarami, hiperkarami i tak dalej, no to tak tu jest fajnie, on to jeszcze tak dziury w miarę powybiera, bo jednak Aston zawsze jest taki bardziej cywilnym autem. Nie? On tam ma też dużo skóry, on też tak... Astony to nie są samochody, które się tak puszują na osiągi. To nie są auta, które macie tam... To są wiesz, takie klasą, reprezentują klasę. Tak, masz tam, wiesz, zamszę mu przydą, mam pod fotelem nawet i wiesz, takie rzeczy. No i kolumna kierownicy jest skórą, jakieś, wiesz, tu widać wszystko jest takie ciężkie, skórzane na maksa, wykonane jakościowo. To wnętrze jest takie wszędzie na maksa miękkie, więc tam nikt nie oszczędza na materiałach i nikt nie patrzy, czy ten fotel będzie 10 kg cięższy, czy lżejszy. Przynajmniej w tym modelu tak jest. To jest tak wystarczający tam, wiesz, zasób mocy i na to, co ja jeżdżę i na te polskie drogi i na to w ogóle, że nie jeżdżę szybko, no to bardziej kupiłem sobie taki pomnik, którym się cieszę, jeżdżę, jak go parkuję, to się 75 razy oglądam za nim i się mówię, kurwa, ale ładne auto. Jak ktoś to wstawia śmiało te wszystkie 100 razy, ja to nie mam. Ja się nim jaram, no niesamowicie i daję to takiego kopa i wiesz, fajne takie wiadomości ludzi dostałem, którzy mówią, wiesz, obserwuję cię od 10-11 lat, twój fanpage był cały w Astonach przez całe twoje życie. Pierwszy post, który na fanpage dodałeś w 2012 roku, to jest zdjęcie Astona DB9. Widziałem. I mówi, ja to nawet pisałem o tym marzenie, coś, nie? I kurde, i sobie to kupujesz. No to wiesz, to cię buduje, nie? To jest coś takiego jednak, to nie chodzi, że kupujesz sobie auto i bez znaczenia, ile ono kosztuje, nie? To kupiłeś sobie takie... W mojej głowie nie było większego marzenia materialnego. Ja to ono się gdzieś tliło. To nawet ja nie mówiłem nawet głośno, wiesz, nie wiem, moim dziewczynom na początku, że marzę o czymś takim, bo mówię, tak, tego nie osiągnę, to na ciul sobie. Czyli jednak miałeś takie coś. Wiesz, no masz takie coś, nie? No, ja nie marzyłem o jachcie, o jakichś domach w Monako, po wszystkim, gdzie chłopak gdzieś z Miłoszyc pod Jelcza Laskowic o takich rzeczach będzie marzył. To wiesz, nie jesteś zbudowany w takim otoczeniu do marzenia o czymś takim. O to właśnie chciałem zapytać. No bo nie jesteś zbudowany, to się po jakimś czasie pojawia. I oczywiście gdzieś z tyłu głowy wiesz, że jakbyś zapieprzał, jesteś ogarnięty i dobrze ci idzie, no
pewne rzeczy jesteś w stanie spełnić, ale ostrożnie do tego podchodzisz. Przerażające jest teraz to, że ja mam 29 lat i nie mam ani jednego żadnego materialnego marzenia, które byłoby marzeniem z jakimś dzieciństwa albo chociażby z młodości. Bo ja nie miałem na tyle odwagi, żeby o tym marzyć. No wiesz, o co chodzi. To jest takie... O to właśnie chciałem zapytać. To jest słabe, nie? Bo... Ja też tak mam. I zauważyłem, że to się zmienia z czasem. Tak, na przykład ja miałem tak z podróżami, bo też wszystkie kierunki odhaczyłem, które marzyłem. Mhm. Te 5 kierunków, których marzyłem, odhaczyłem kilka razy już nawet. I mówię, i co? Ja mówię, no jak co? No masz jeszcze 700 innych miejsc na świecie, których bardzo można było... O których fajnie. Nawet nie wiesz. Nawet nie wiesz, których byłoby fajnie. Się słuchałem jakiegoś podcastu o jakimś terenie, wiesz, przy Alasce, nawet, który nie wiedziałem, że takie istnieje, że jest taka wyspa, że takie coś tam się dzieje. I mówię, kurde, fajnie. By było, że... Jadę. Nie, no wiesz, ale chodzi o to, że teraz mam już zupełnie inne podejście, zdecydowanie bardziej luźne pewnie do tego wszystkiego, co robię. Z perspektywy też pewnie tego backgroundu, który mam, tego, że już jestem, wydaje mi się, w miarę zabezpieczony, trochę spełniony w pewnych kwestiach. Jakieś nawet takie kolekcje zegarkowe, to już mam praktycznie wszystkie zegarki, które chciałem. Więc jakby pewne rzeczy, na których mi zawsze tak zależało materialnie, to one już są. Więc myślę, że przyjdzie czas na to, żeby może się jeszcze więcej siedzieć kształcić. Może jeszcze fajnie jakoś poinwestować w swoją taką wiedzę tak mocno. Jakoś jeszcze bardziej się porozwijać w jakichś kierunkach, które się do tej pory nie rozwijałem, bo na przykład nie miałem na to czasu, bo uważałem, że praca jest ważniejsza, a może teraz powinienem się zapisywać na lekcję fortepianu, bo bym chciał. Może trochę więcej czasu, wiesz, zadbać o swoje zdrowie, o jakiś sport może nowy zacząć uprawiać. Tak patrzę na swoje życie już tak troszkę tak inaczej. Tak jak mówię, chciałbym mieć teraz kolejne 10 lat po 30 takiej fajnej przygody. Jakieś właśnie może takie super podróże, takie nieoczywiste często, takie właśnie może nawet samotne czasami. Ty masz takie prawdziwe success story z Polski. Bardzo fajne. Bardzo, nawet słucham sobie ciebie, tak jak ja bym sam słuchał podcastów w tym momencie. Zresztą sobie słucham i kminię. Nawet nie myślę, żeby zadawać pytania. Nie no, ale to wiesz, to troszkę się to zmienia, bo... Na pewno nie jestem kolekcjonerem banknotów i każdy kolejny dolar na koncie jakby niewiele zmienia. Wiem, że... Czyli pieniądze nie dają szczęścia. No nie, dobrze używasz, to coś ci tam dadzą, ale w pewnym momencie, gdy już to, powiedzmy to wszystko, co kupiłeś za te pieniądze i mogło dać ci szczęście, i to zrobiłeś, no to prawdopodobnie teraz drugi Aston w innym kolorze, jakiś nawet, to bym już nie dał tyle frajdy, co ten pierwszy, o którym marzyłem, bo ja marzyłem właśnie o takim szarym, z takim grillem, więcej tak wyglądającym. I teraz jakbym nawet kupił SUV Astona, który jest droższy, to pewnie to byłby SUV Astona, którym bym jeździł. Tak nie wiem. Wiem, że na pewno by to nie miało takich emocji we mnie, bo... A czy to nie jest tak, że po pewnym czasie, jak już masz kilka zegarków, bądź ile masz zegarków? Ojku. Nie wiem, na 10? To nie jest tak, że to ci mija, że już patrzysz na to... Z zegarkami tak nie ma. Ja mam tak z butami. Ja bardzo lubię buty i kupuję sobie. No z butami sobie, tak miałem. No, że one takie już masz. No, to już przestałem kupować. No ja też właśnie przestałem. No, ja mam z 200 chyba par. Dużo mam. Przestałem szyć trochę już garnitury, to przestało mi tak jarać. Czyli po prostu jest tak, że jakby adaptujesz się i kupujesz sobie do przesytu. Mam granatowe wkratki w paski takie cienkie, grube. Mówię, no i co, kolejny uszyję w różowe, wiesz, co dziennie i co, będzie wisiał. Ale chodzisz w tym wszystkim? Nie, jak możesz chodzić to wszystkim, jak mam garniturów z 50-40 marynarek. To bym musiał codziennie... Nie, koszyn mam. Wiesz, wszystkiego jest za dużo, więc nawet ostatnio posprzedawałem. Ograniczyłem swoje zakupy w ogóle takie, wiesz, takie właśnie odzieżowe praktycznie. Ale z zegarkami jest tak, że jestem tak wkręcony, że myślę, że mógł mieć kolekcję ze 100, nie? 200. Tak myślę, że to się nigdy w życiu moim nie skończy. A nawet uważam, że to mogą być potem fajne prezenty, nie? Na przykład. No i jeśli to jest taka dobra inwestycja, to jeszcze ma sens. To ja w ogóle tak podchodzę do tego właśnie dwojako. Mhm. Trochę inwestycji, ale przede wszystkim patrzę, zawsze kupując zegarek, nie z perspektywy inwestycji, tylko z perspektywy tego, czy mi się on bardzo podoba. Miałem kilka razy plus tak, inwestycja. Że... Inwestycja jest dodatkowym plusem. Ja patrzę na zegarki, kupuję trochę tak, jakbym kupował coś, jakbym kupował jakieś dobro konsumpcyjne. Okej, one jakby każdy jest dużo więcej warty, ale koniec końców to nie jest argumentem dla mnie. A nie masz tak, że zegarki są, bo zegarki są niewygodne, to jest jednak takie... No, ten na przykład jest niewygodny, nie, bo jest... Mogę zobaczyć? Pewnie. Bo on jest, wiesz, dość kanciaty i na przykład nie jest tak wygodny jak inne, które mam, nie? Ja nie lubię nosić zegarków przez to, bo są niewygodne właśnie. No,
co kto lubi, wiesz, jak się tym pasjonujesz, to nie zwracasz uwagi. Ten ma jeszcze ten problem, że włosy z ręki wyrywa. No, bo ma bransoletę kanciatą bardzo mocno i jak na przykład masz ładną koszulę jakąś, na przykład z zamieszką jedwabiu albo bardzo delikatną bawełnę, to... Zrobię fotę. Jasne. No to masz problem taki, że może ci nawet pociąć tymi krawędziami. Także to jest... A nie masz tak samo z garniturami? Po prostu jakoś zaakceptowałeś to, że to jest mniej wygodne niż chodzenie na przykład w koszulce i spodenkach? Nie, ja sobie szyłem wygodne garnitury. Czyli to jest takie naprawdę wygodne? No jak na to... pewno nie jest tak wygodne jak chodzenie w koszulce. No nie, to nie jest tak, no ale też wiesz, sam mówiłeś, że inaczej ludzie na to patrzą, inaczej ci postrzegają. Jak w młodym wieku jesteś gówniarzem w wieku 21-22 lat, to na pewno łatwiej ci pracę też dostać w sytuacji, w której... Wiesz, mogę go tak położyć? Po prostu tak, przychodzisz po prostu ładnie ubrany i dobrze się reprezentujesz, tak? Ludzie często patrzą, pierwsze wrażenie może zrobić tylko raz, tak? Więc jak robisz to pierwsze wrażenie dobrze, no to zawsze zrobić je lepiej. Masz na to wpływ, to jest niewielki wydatek, możesz dobrze wyglądać, dlaczego by nie? Ja to się zacząłem zastanawiać, jak z tobą o tym rozmawiam, jakie ja w takim razie robię pierwsze wrażenie, jeśli jestem wydziaranym typem łysym, to musi być... Ale ty pozytywne, bo nie patrzyłem na ciebie, no wiesz... Nie znałem cię, ale takie wrażenie robisz z perspektywy, wiesz, twoich podcastów. Mhm. Więc ogólnie już masz taki wizerunek typu, no głupek podcastów nie nagrywa. Ale jak wchodzę do sklepu, to ludzie nie wiedzą, że nagrywam podcasty, jakaś ta starsza pani. No to wtedy tracisz na pewno. Sporo tracisz. Myślisz? No oczywiście, że tak. Ale w pewnych kręgach sporo zyskuje, więc się opłaca. No, oczywiście, że tak. To wiesz, kwestia tego, żeby każdy sobie samodzielnie mógł to ocenić i żyć zgodnie z samym sobą. Ja na przykład tak do tego podchodzę i wiesz, ktoś będzie mi mówił, że tam może powinienem chodzić codziennie w takich t-shirtach czy polówkach, ale ja będę chodził tak, jak mi się podoba. Jestem ciekawy, co myślisz o wojnie w Ukrainie. Jeśli myślisz, lubisz sobie myśleć o życiu i o co chodzi w życiu, to jak wybuchła wojna, to jak na to zareagowałeś? Bo to bardzo mocno zaburza wszystkie takie światopoglądy właśnie typu wolność, typu jak powinno wyglądać życie, czy rzeczywiście jesteśmy bezpieczni i tak dalej. No przyznam się, że zacząłem szukać jakiejś nieruchomości za granicą. Pomyślałem sobie wtedy tak, a jak tam przypadkowo jakaś bomba spadnie na polską granicę? Nasza gospodarka prawdopodobnie tonie w gruzach i złotówka będzie po... euro będzie po 8 złotych. Może nie aż tak, ale miałem takie troszkę taką... miałem takie przemyślenia trochę takie... Jak szybko takie status quo, jak szybko takie wygodne życie, które znamy i takie oczywiste rzeczy, które są dla nas bardzo oczywiste, mogą przestać w ogóle funkcjonować i istnieć. Nawet ostatnio zatrucie Odry, tak? A jakby to było takie poważne zatrucie Odry, jak w Japonii tam w latach 40., gdzie było takie skażenie rtęcią, że koty się przekręcały, ptaki z nieba spadały i dzieci umierały. No i tak sobie pomyślałem, a jakby to było rzeczywiście aż tak poważna rzecz, nie? A mogło być. A my niedaleko mieszkamy, nie? Oława, te rejony. No to myślę sobie, ilu moich znajomych mogłoby umrzeć? Wiesz o co chodzi? I nagle taka zwykła mieścina, nikogo nie interesująca na świecie, wiesz o co chodzi, stałaby się nagłówkiem Wall Street Journal, wiesz o co chodzi? Bo... Plus, ja się jeszcze zastanawiałem nad tym, czy to przypadkiem nie jest właśnie jakaś akcja terrorystyczna ze strony Rosji. To teorii spiskowych będzie powstawało multum. Ja jestem daleki od takich, wiesz, nakręcania się, bo koniec końców zawsze powtarzam, okej, reagujmy na to, myślmy, co możemy zrobić, żeby było lepiej, jak możemy zlokalizować swoją pomoc, albo w ogóle może przestańmy o tym mówić, no albo działajmy w taki sposób, żeby coś uległo zmianie, żeby coś uległo poprawie. No więc... Ale w jaki sposób to wymaga przynajmniej u mnie uważność? No tak, ale jak nie mamy na to wpływu, to lepiej się też nie nakręcać. Ja na przykład jestem osobą, która w ogóle nie konsumuje mediów takich, wiesz, typu wiadomości, jakieś... Ja też. Sam tą wojnę trochę komunikowałem, trochę fake newsów też tam rozsiewałem i gdzieś patrzyłem na to z takiej perspektywy, no i niestety potwierdziło się to, że przez pierwsze 2-3 miesiące będzie panika, a potem każdy będzie mówił, dobra, ile o tej wojnie można gadać. Ludzie do wszystkiego są w stanie się przyzwyczaić. Przerażające jest to, że świat się do tej wojny przyzwyczaił. Tak jak się przyzwyczaił do wojny w Afganistanie, w Iraku, tak jak się przyzwyczaił do wojny najdziwniejsze w Wietnamie. To było już oczywiste, że amerykańscy żołnierze jadą kogoś tam mordować. To było takie, wiesz, jak chleb powszedni. Ale przecież to jest u nas za granicą, tego nie kumam. Ja rozumiem, że ktoś się przyzwyczaja do wojny w Afganistanie. Słuchaj, no połowa osób nie opuściła swojego domu pewnie przez perspektywę, wiesz, w jakim kraju funkcjonujemy, tak? Ile osób gdziekolwiek podróżuje? Spytaj kogoś, kiedy był ostatni raz, nie wiem, za Wisłą po prawej stronie. Kiedy był, nie wiem, czy kiedykolwiek był w Lublinie, czy kiedykolwiek był w Olsztynie albo na Mazurach. Ludzie tak nie jeżdżą? No to nie wiem, to wiesz, to
tacy starsi, czy coś teraz w życiu gdzieś pojadą i gdzieś w ogóle inaczej na to patrzą, nie? Więc tutaj dla ludzi jeszcze, nie wiem, dla nas z Wrocławia, z Poznania, czy tam ze Szczecina, to czy tam, wiesz, no ogólnie tak. Wydaje mi się, że szybko to tak spowszechniała niestety ta wojna i wiesz, i za chwilę to może się czkawką odbijać. Oby się nie odbijało. No wiesz, bo to, żeby ludzie tego tylko nie łączyli kryzysu, który się zaczyna z tym, że przyjechała do nas duża fala uchodźców, bo mogą być dziwne ruchy w naszym kraju. Mam nadzieję, że taki nie będzie. No, a może być taka nagonka medialna? Oby nie... No taka nagonka już gdzieś oddolnie powoli się zaczyna. Już coś słyszałeś? Tak, powoli gdzieś tam jakieś słuchy dochodzą, ale to mam nadzieję, że to nie będzie rozpowszechniane szerzej. Fuck, to by nie było zbyt dobre. No, ale nie, no ja tak... Wiadomo, to jest tragiczna sytuacja. Trudno to w ogóle komentować. Tak naprawdę przerażające jest to, że jak niewiele dalej świat zrobiła, mija pół roku tak naprawdę. I że my jesteśmy kompletnie bezsilni praktycznie, jeśli nie pójdziesz tam walczyć. To pokazuje, że w sytuacjach takiego naprawdę prawdziwego kryzysu to się liczy to, co masz w domu, w ogródku zakopane, w lodówce trzymasz i to, co masz w głowie. Bo w banku też ci mogą przecież zablokować pieniądze. No ten bankowy fundusz gwarancyjny, to ile on tam ci gwarantuje. Także wiesz, to trzeba umieć się... Wiesz, takie sytuacje pokazują też, że właśnie jak ludzie się też zabezpieczają. Między innymi takie aktywa jak kryptowaluty teraz też tanieją, no bo ludzie patrzą bardziej w takim realnym aspekcie. Nie? Te prosperity trochę mija i... Myślisz, że to nie jest realne? Kryptowaluty? No, jaką masz realną wartość kryptowalucie? Chyba cała ta zaufanie do tej technologii. To nie jest realne. Jak zważysz zaufanie? Ja powiem, że nie jest warte, to powiesz, że jest warte. To jest takie, wiesz... Subiektywne. Tak. Nie masz pokrycia żadnego w tym, tak? To jest typowo spekulacyjny temat. A typowo spekulacyjne tematy zawsze będą traciły w sytuacjach, w których są na świecie wysokie stopy procentowe, czyli wartość pieniądza zaczyna rosnąć. Jak wartość pieniądza zaczyna rosnąć, no to takie aktywa nie są tak sexy. Ja bym chciał kupić zegarek. Pomożesz mi kupić zegarek? Zależy jaki. Bardzo oczywiście, że z chęcią ci pomogę. Ale... Ja chcę kupić zegarek. Namówiłeś mnie na kupno zegarku. Widzisz? Ufam tobie. No, ale sprzedałeś mi kupno zegarku. To trzeba sobie naprawdę wybrać fajny model. Pewnie na niego trochę poczekać, żeby to miało naprawdę spoko sens. Ile myślisz, że trzeba czekać na jakiś fajny model w takim zakresie 20-30 koła? No pewnie na najfajniejsze to kilka lat. Warto czekać? No skoro dostaniesz coś za 20 koła, co będzie warte 90, a sprzedasz dzisiaj za 80, jakbyś chciał, to myślę, że spoko opcja. A czy ja coś muszę zrobić jako osoba, która chce kupić, żeby oni chcieli mi go sprzedać? Teraz wiesz, trudno powiedzieć, bo w wielu miejscach w świecie sytuacja jest inna. W niektórych jest tak, w niektórych tak. W Polsce gdzieś te listy pozamykane, zamyknięte na niektóre modele, gdzieś możemy próbować. Wiesz, to są... Trudno mi mówić, jakie są polityki. Teraz sklepów, one się całkowicie zmieniają. Raz miałem czekać na jeden zegarek pół roku, czekam 2,5 roku, go nie mam. Na jeden miałem czekać 5 lat, po roku go dostałem. To tak... Na jeden zegarek myślałem, że będę czekał z 9-10 lat, o ile w ogóle dostanę, gość mówi, dobra, mam go dzisiaj, możesz przyjechać. To było raz tak. No to różne są rzeczy. To tak nie można powiedzieć, tutaj nie ma w ogóle, wiesz, ciężki rynek. Jeszcze chciałem cię zapytać o twoje, czy ty nigdy nie piłeś, czy nie pijesz od jakiegoś czasu? Nie, no ja piłem i piję trochę. Ja tylko mówię, że takie ogólnie nałogowe picie i częste picie i picie weekendowe to jest w ogóle głupota. I ja tak zacząłem kolekcjonować alkohole, właśnie jakieś szampany, głównie szampany zacząłem kolekcjonować trochę. To jest dobra inwestycja? Smaczna. To nie jest dobra, jeśli jest smaczna. Jak dużo wypijesz, to się zwróci. Na pewno się zwróci. No, nie, więc ja mam, trochę mam jakichś takich alkoholi, ale to nie są jakieś takie tematy. Nam jest kilka takich butelek może inwestycyjnych, reszta taka fajna, konsumpcyjna i fajna do tego, żeby w pewnym momencie życia jak coś dobrego osiągnie, żeby im się napić ze znajomymi i trochę pocelebrować ten moment i powiedzieć sobie okej, fajnie, nie? Że to się udaje i sobie butelkę szampana otworzyć, więc a tych sukcesów ostatnio, po prostu 2 lat miałem trochę i to sobie tam otwierałem raz na jakiś czas, potem stwierdziłem, spoko te szampany i otwieraliśmy sobie co weekend, nie? I wiesz, i nagle tak się skończyło, mówię, kurde, chodzę na siłownię, nie ma efektów, picie alkoholu to w ogóle się nie spina, no i tak stwierdziłem, po co to robić i teraz tylko piję od wesela do wesela, od takiej okazji, naprawdę do okazji, tam wiesz, jak typu Astona sobie kupiłem, to otworzyliśmy butelkę tam szampana, wypiliśmy lampkę i było po temacie, ale nigdy nie byłem fanem upijania się, melanży, klubów, takich rzeczy. Zazdro, ja przeszedłem przez ten etap całkiem. Ja wolę z znajomymi się spotkać na domówce i pogadać. Ale na domówce też się można najebać. No ale ja tak się nie napierdolałem, no wiesz, bardziej tak dużo piłem to rzeczywiście jak miałem 16, 17, 18 lat. Kurde, jakaś tragedia. To myśmy jechali, kurde, nie trzeźwieliśmy na jakichś wakacjach.
No bo wtedy to było, że jesteś kozakiem, jak dużo wypijesz, przynajmniej u mnie tak ale było. Ale nie, to było tak oczywiste, że się chleje, że to było tak na osiemnastki to tak. Nie wiem, myśmy wodę wypili chyba z 50 litrów, nie? Jak miałem taką osiemnastkę. No to takie jest. A teraz nie jestem w stanie chyba nawet pół litra w dwa lata chyba w domu nie schodzi. Tak, no to w ogóle jest inaczej. Ja teraz na to patrzę, że widzę, jaki to ma negatywny wpływ na mój organizm. Widzę też, że to w ogóle niczemu nie służy. No więc po co? Tyje się też od tego. Niezdrowe, wiesz, blokuje ci spalanie tłuszczy, zmula ciebie, masz kaca. No wiesz, to możesz równie dobrze przy małej lampce się napić, okej, okay, tam jakiś też będzie fajnie, a przecież nie musisz się od razu upijać do trupa. Nie? Więc ja trochę może zmądrzałem, ale nigdy nie miałem takiego etapu, żebym, wiesz, tak się wyciągał na imprezy. Szybko w pewnym momencie swojego życia zauważyłem, że wielu moich znajomych tam źle robi. Nie? O, jakie masz w takim razie wady? Dużo mam wad. Na przykład? No, słuchaj, ale tak biznesowo, czy prywatnie, czy... Obojętnie. No też wiesz, jestem pewnie za bardzo często zbyt wyszczekany, gdzieś trzeba czasami język za zębami schować. Na przykład? Nie mam ochoty tego robić. Nie, no to wiesz, są jakieś dyskusje nawet przy wigilijnym stole, nie? O, proszę. Czyli przy jakichś takich rzeczach, to powinienem się zamknąć, po prostu miło jest, po co tam coś czyli mówić. Czyli jesteś nerwowy? Tak jestem. Zdarzają ci się takie... Jestem perfekcjonistą, więc jak jest obok mnie jakiś nieperfekcjonista albo ktoś, kto robi fuszerę, to po prostu mnie to rozwala, nie? Ja w zespole myślę, że też... Ustawiałeś w szkole książki do kanta? Nie, nie jestem pedantem. Ja ustawiałem do kanta. Trochę nie jestem pedantem, ale lubię porządek, lubię mieć zaplanowane, lubię mieć ogarnięte i na przykład no potrafię być bardzo niemiły, nie? I wiem, że... Czemu jesteś bardzo niemiły? Nie wiem, no jak z kimś na coś się umawiam, ktoś czegoś nie dowozi, to potrafię być taki dobitny, taki chamski, taki perfidny i tak... No proszę, tego bym się po tobie nie spodziewał. Na pewno nie jestem wtedy jakiś taki super do rozmowy, nie? Mhm. Bo jak ktoś mnie tam zawodzi, no to ja daję mu po sobie... Pewnie też, nawet wydaje mi się, że w pewnych kwestiach bywam nawet mściwy, nie? Że to tak gdzieś do mnie tak dociera głęboko, że mam ochotę coś zrobić. A chcesz to zmieniać, czy jakoś się zaadaptowałeś? Nie, raczej dobieram profesjonalistów wokół siebie, żeby tego problemu nie mieć. Raz na jakiś czas się trafi to. Ale na przykład cieszę się, bo już się tak nie irytuję za kółkiem, jak kiedyś się irytowałem. Już teraz jeżdżę spokojniej. Ale nie, no dużo mam wad, nie? Dużo mam wad. Czasami jakoś sobie jakiś fokus znajdę, to poza tym Bożego Świata nie widzę i dużo rzeczy zapominam, nie robię takich, wiesz, nawet wokoło domowych takich. To tak musi być ciężko życie ze mną na co dzień, nie? A jak ci się balansuje życie prywatne i biznesowe? Jesteś w stanie to jakoś wybalansować, czy jesteś... Staram się bardzo, nie? Musiałbyś z moją żoną porozmawiać, ale... Pozdrawiamy Jackie. Ja znam Jackie. O, właśnie. No właśnie, ona też ci kojarzy, mówi, bardzo ci kojarzy. Była u mnie na sesji kiedyś e-commerce'owej, e-commerce'u, który nie wyszedł. No to słuchaj, no... Ona jest bardzo cierpliwa. Ona jest bardzo spoko, taka po prostu, że fajnie się z nią przebywa. Ja myślę, że żaden typ charakteru kobiety by ze mną nie wytrzymał. Tak naprawdę. Mhm. Dłużej. Czyli ona po prostu jest w stanie cię znieść. To raz, a dwa, że działa na mnie tak, że wiesz, że ja się uspokajam kojąco i ma coś takiego, które nikt tego nie ma. Co ona ma. Mhm. Cholernie dobrze się uzupełniamy. No także to tak działa naprawdę fajnie. No ale bywam na pewno nieznośny. Często też marudzę. Mimo wszystko jestem takim, wiesz... Jestem pod wrażeniem zdolności twojego wypowiadania się. Po prostu masz takie flow, że ty byś pewnie mógł nawijać 7 godzin, co? No dlatego zrobiłem kurs 3 dni. Naprawdę, to jest imponujące. I fajne jest to, że mówisz i tak się przestajesz mówić i ja już chcę wchodzić z pytaniem i ty kontynuujesz. Myślę, że mógłbym przeprowadzić ten podcast tak, że nie zadałbym ci tylko jedno pytanie. Uważam, że to jest wada jak coś. Ale podobno dobre rozmowy tak wyglądają. Mi to w ogóle nie przeszkadza. Uważam, że mówisz na tyle ciekawe rzeczy i na tyle poruszasz się po tematach, które i tak chciałem poruszyć, że w ogóle nie jest to dla mnie jakoś uciążliwe. Kiedy słyszałem jednego podcastera, jednego... To dobre wywiady mają to do siebie, że nie są takie przerywane pytaniami, że to po prostu jest taka, wiesz, jest atmosfera, sprzyjające warunki i się po prostu rozmawia. Wiemy o czym, czy nie wiemy o czym, ale się właśnie rozmawia. Mm-hmm. Ja na przykład, tak jak ty mi powiedziałeś, a powiem ci, o czym będziemy rozmawiać. Ja mówię, ty mówisz, że wyślę ci pytania, o czym będziemy rozmawiać. Ja mówię, tak w sumie, żeby się przygotował. Ja mówię, to mnie interesuje, bo co ja nie powiedziałem, żeby się przygotował, powiedziałem, że nie musisz się przygotowywać. No i tak nie będę. Nie? ja takie rzeczy mi w ogóle nie sprawiam problemów. Oczywiście co innego, że jest mówić przed całą salą ludzi
i w 45 minut zwięźle coś od A do Z. Największy problem był właśnie w tych moich tematach e-commerce'owych, że mówię, Boże, jak ja mam się zmieścić z tym tematem w takim okresie czasu. To było dla mnie takie największe wyzwanie. Dla mnie, bo ja dla osoby, która dużo mówi. Mhm. Żeby jak najmniej mówić, jak najbardziej konkretnie mówić. Ale to jest właśnie ciekawe, bo ty nie jesteś niekonkretny. To jest, są ludzie, którzy po prostu nawijają bez przerwy, ale nie możesz ich słuchać, bo są mega niekonkretni. A ty potrafisz mówić i mówić i mówić i być bardzo konkretny. Więc to jest skills. Bo wydaje mi się, że wiem, czego ta rozmówca oczekuje albo czego może po mnie oczekiwać, więc staram się wyjść od jakiegoś tematu i przez argumentację i kończyć na jakieś puencie. Więc jak tak zaczniesz myśleć o mówieniu, no to każda rozmowa może być cytatem, który można wyjąć i można go ciekawie opakować, więc to jest bardzo istotne. Świadomie to robisz? Rozkładasz sobie to w głowie? W sensie jest początek? Teraz nie. Ale jakby zrozumiałem po tylu jakichś wywiadach i podcastach, co ludzie lubią w rozmowach i przesłuchałem kilka wywiadów ze mną, mhm, sam sobie na spokojnie. Potem mówię, kurwa, tego się słuchać nie da. Dwa razy tak miałem. A ludzie pisali, że super wywiad. Jesteście mili, czy po prostu tak uważacie? To jest dobre pytanie bardzo. I potem z ludźmi, niektórymi rozmawiałem, którzy mówili, że do dupy, bo to i to na przykład. Niektóre były totalnie złe, niektóre były bardzo dobre, a ludzie pisali, że są złe. Ja mówię, okej, to jesteś głupi po prostu. Nie, ale to po prostu nie ten target. Mhm. Ale no to wiesz, jestem w stanie ocenić, która rozmowa jest interesująca, która mnie ciekawi. Mhm. Ja się przygotowuję, chciałbym mieć takiego skillsa, żebym się nie przygotowywał w ogóle, ale w tym momencie mam takie, że na przykład się zamyślę i słabo znoszę ciszę podczas podcastu, bo ja się staram tego nie ciąć, więc jeśli teraz zrobiłbym ciszę na przykład na 45 sekund, to byłoby dla mnie problematyczne. Ale z perspektywy prowadzącego jest troszkę co innego, bo padało, żebyś się przygotował, chociażby żebyś wiedział cokolwiek o mnie, żebyś mógł jakąś, wiesz, nawet szpilę wbić, tak? No bo jak tego nie będziesz wiedział, że ten podcast będzie mdły, jak nie poprowadzisz rozmowy odpowiednio, no to będzie taka nudna jakaś laurka i to będzie rozmyte, więc nie będzie miało takiego vibe'u. Czasami trzeba zadać jakieś pytanie konkretne, trudne, czasami gdzieś, wiesz, pokierować. Ja chyba nie wbijam nigdy szpili. Nie wbijasz, ale czasami po prostu dążysz do jakiegoś, wiesz, celu. Mhm. I to czuć w rozmowie, więc to przebiega w taki naturalnym kierunku i jakby i ty, i rozmówca wie, co może być interesujące dla tych ludzi, którzy będą to słuchać. Dobra. Super. Dziękuję ci w takim razie za publiczny feedback. Ja myślę, że możemy kończyć. Zrobiliśmy 2 godziny 14 minut. Matko, bardzo długo. Nie, lejtowo. U mnie to jest norma. Najdłuższy póki co zrobiłem 3 godziny 40. Nie. Chyba tak. Nieważne. W każdym razie możemy kończyć. Bardzo ci dziękuję. Powiedz ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie. Na Instagramie. Mhm. Po prostu Jakub Rozkosz. Wszędzie. Jak piszę Jakub Rozkosz, to jestem dostępny na LinkedInie, na Twitterze. Twittera bardzo lubię. Na TikToku, ale tam w ogóle się nie angażuję, nie odpisuję i nic nie robię z tymi ludźmi. Czemu lubisz Twittera? Ja nie kumam Twittera. On w ogóle działa w Polsce? Oczywiście, że działa. Twitter jest fajny, bo musicie zmusić właśnie do tego. Uważam, to jest najlepsza społecznościówka. Musicie zmusić do tego, aby w 140 znakach powiedzieć, co masz do powiedzenia. Tam teraz jest więcej. Ale to jest fenomenalne, żeby się nauczyć prosty, zwięzły sposób formułować swoje myśli i to, co masz do powiedzenia. Musisz w jednym zdaniu spuentować, rozwinąć, zaargumentować i... Jest dużo użytkowników? Jest. A algorytm ich jakoś sensownie działa? Tak. Okay. Jest bardzo fajnym miejscem. Czyli powinienem się tam udzielać? Oczywiście, że tak. Okej. Okay. No. Twitter jest... tak. Dla podcasterów, dla youtuberów. Może youtuberów nie, ale dla podcasterów, dla ludzi działających w biznesie, którzy chcą dotrzeć trochę bardziej takiego wymagającego klienta. Tam jest wielu polityków, wielu dziennikarzy. Tam jest właśnie dużo mądrych ludzi, którzy mają sporo do powiedzenia. No. Czyli tam nie będzie zasięgów, ale będzie jakoś użytkowników. Może być też zasięg. Nie jest wcale takim niszowym medium w Polsce. Mi się właśnie wydawało, że jest bardzo niszowy. Nie. Okej. Okay. Ile masz followersów na... Nie wiem, 9 tysięcy? Okej. Okay. Znaczy, no wiesz, no właśnie na Twitterze 9, na Facebooku 160 chyba, na Instagramie 120. I na TikToku 700 coś. No ale to wiesz, ja bym zamienił to 700 na TikToku na 7 na Twitterze. Aż taka jakość? No tak, a ja tego TikToka przecież nie prowadzę tak teraz. Ja tam wrzucam coś i wychodzę. To jest dla beki jakieś wideo. No. TikTok zmotywował mnie do tego, żeby wrzucać jakieś koncerty. Bardziej teraz te Reelsy jeszcze weszły, to w ogóle już się zmieniło. Tak, i w ogóle przynajmniej u mnie ostatnio TikTok zwolnił, ale TikTok zwolnił. Ale TikTok zmotywował mnie do troszeczkę bardziej takiego
YOLO podejścia, że na przykład robię inne takie bardziej clickbaitowe opisy i tak dalej, to rzeczywiście tak. Się to bardzo sprzedaje na TikToku. No oczywiście, że tak. Ale na początku wstawiałem to tylko na TikToka, bo było mi wstyd wstawić gdziekolwiek indziej. No bo to jest takie miejsce, ale beka, nie? Wracasz tak. Jakieś dziwne wideo z dziwnymi tymi jakimiś tekstami w tle, tak. Śmiesznymi, głupimi. Ale teraz się już obyłem z tym jakoś. I to lata. Czasami, no. Ja teraz mam to gdzieś, wrzucam też na Instagrama i widzę, że dużo osób tak działa i wydaje mi się, że nie ma tutaj TikTok jakiegoś takiego bardzo dużego... Jestem bardzo ciekaw, jak on sobie poradzi z tym, co teraz robi Instagram z Instagramem. I YouTube z shortsami, bo robi to samo. No, to właśnie mamy Google nagle, mamy Metę i naparzają w tego jednego bidnego TikToka i kopiują. No, Snapchat się zapadł, więc zobaczymy. Snapchat odbudowuje też. To tam jest druga historia na Snapchacie. Chcesz jeszcze opowiedzieć? W pewnym kierunku idzie. Czytałem właśnie, że to jest apka, która znalazła swoje miejsce i zaczyna się znowu rozwijać. Wiadomo, co robi? No właśnie, nie wiem, co oni tam się zajmują, głównie czym teraz. Znaczy tym samym, tylko że w Stanach pod jakiś konkretny target, wiesz, już jakby taką specjalizację. Znaleźli market. Po prostu na to tak, dokładnie. Mhm, ciekawostka. Tak. Zobaczymy, co w takim razie będzie. Dobra, kończmy. Dzięki. Dziękuję. Cześć.